17. kolejka żużlowej Ekstraligi z Wrocławia. Witają Państwa Piotr Baron i Paweł Wójcik. Przed nami arcyciekawe widowisko na torze Stadionu Olimpijskiego. Atlas Wrocław podejmuje zespół Apatora Adriany Toruń. Goście zapowiadają walkę o zwycięstwo i nie ma się co temu dziwić, wszak Apator jedzie po tytuł drużynowego mistrza Polski i rywalizuje o to miano bezpośrednio z Włókniarzem Częstochowa. Oznacza to tak naprawdę, że pechowo skupione punkty mogą tak naprawdę decydować niebawem o losach krajowego czempionatu. Wrocławianie za to chcą brązowych medali i jak twierdzą, dziś chcą powtórzyć sukces z kwietnia, kiedy to pokonali drużynę z Torunia 50-40. Aż 6 zawodników ma prawo czuć się lekko zmęczonymi. Wczoraj trudny turniej o Grand Prix Skandynawii, a potem długa droga do stolicy Dolnego Śląska. Apator w najsilniejszym składzie. Wrocławianie, można powiedzieć, niestety tradycyjnie bez kontuzjowanego Krzysztofa Cygielskiego i zawieszonego Roberta Dadosa. Piotr, czy te fakty, o których mówiłem, stawiają w roli faworyta zespół gości? Ja myślę, że szanse mają obydwie drużyny, z tego względu, że dzisiaj jest tor bardzo przyczepny i wiadomo, Torunianie nie jadą najlepiej na takim torze, także na pewno wrocławianie jakiś atut przed sobą mają. Myślę, że będzie bardzo ciekawe widowisko i będzie na co popatrzeć. W takim razie przypomnijmy sobie, jak wyglądała rywalizacja w Ekstralidze przed tygodniem. Apator podejmował u siebie zespół Top Secret Włókniarz Częstochowa. Według mnie mecz sezonu 46-44. Zwycięstwo drużyny Jasona Krampa i Tony Richardsona. W tym samym czasie Polonia Bydgoszcz wygrała nieznacznie z Atlasem Wrocław 47-43. A w rywalizacji o pozostanie w Ekstralidze Polonia Piła pokonała w bardzo ważnym meczu Lotos Wybrzeże Gdańsk 51-39. Natomiast Unia Leszno wygrała z ZK Rzetem Quick Mix Zielona Góra 53-37. I teraz tabela po 16 rundach na prowadzeniu. Apator Adriana Toruń 24 punkty, tyle samo drugi w tabeli Top Secret Włókniarz Częstochowa na miejscu trzecim. Cały czas mistrzowie Polski z Bydgoszczy, na miejscu czwartym Atlas z Wrocławia. Piąte miejsce Zielona Góra, szóste Leszno, Lotos Gdańsk na miejscu siódmym, na miejscu ósmym Polonia Piła. I teraz spójrzmy, jak wygląda zestaw par na 17 kolejkę. Jesteśmy we Wrocławiu, gdzie Atlas podejmuje drużynę Apatora. Top Secret Włókniarz Częstochowa jeździ dziś z Plusz Polonią Bydgoszcz. Strefa spadkowa Zielona Góra kontra Gdańsk i Piła w trudnej konfrontacji z Unią Leszno. Za nami już prezentacja, zobaczmy więc, w jakich składach jeździć będą obie drużyny. To Tony Richardson jest numerem 5 w drużynie Apatora Adriany Toruń, a z jedynką Jason Kramp, numer 2 Wisław Jaguś, 3 Piotr Protasiewicz, 4 Robert Sawina, 5 Tony Richardson, 6 Marcin Jaguś, 7 Adrian Miedziński. Świetny występ wczoraj w półfinale indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów. Wygrana 14 punktów. Numer 8 Tomasz Bajerski, trener Jan Zombik. Teraz skład gospodarzy. Z numerem 9 były mistrz świata Greg Hancock, 10 Tomasz Jędrzejak, numer 11 Scott Nichols, numer 12 Sławomir Drabik, 13 Adrian Puska, 14 Artur Boginczuk, numer 15 Jarosław Kampel. Tak więc tak przedstawia się skład drużyny prowadzonej przez trenera Marka Cieślaka. No i drodzy Państwo, spójrzmy szybko, przenieśmy się do parku maszyn. Tam dziś Łukasz Bęc tradycyjnie przepytywał trenerów obu drużyn. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia szkoleniowiec z Torunia, pan Jan Zombik. Zapewnić takie emocje, jak były tydzień temu w Toruniu, będzie obu zespołom niezmiernie ciężko, ale liczymy na super specjalne widowisko dzisiaj w stolicy Dolnego Śląska we Wrocławiu. Apator, myśląc o Mistrzostwie Polski, musi to spotkanie wygrać. No na pewno trzeba każde z tych spotkań do końca starać się wygrać, żeby myśleć o tytule. Jeśli nie uda się, na pewno będzie trzeba szukać dalej, ale zrobimy wszystko, żeby dzisiaj szale przechylić na własną korzyść. Czy właśnie dlatego są pewne roszady w składzie dzisiejszym Apatora Adriany Toruń? To znaczy, aż takie specjalne nie są, no bo Tomek Bajerski pasuje do każdego z rezerwy. No i akurat, że on jest dzisiaj na rezerwie, to nie mówione, że on jest słabym zawodnikiem czy słabszym. Nie? Jest po prostu takim moim jokerem. Zobaczymy, jak ten joker spisze się w dzisiejszym spotkaniu. Tyle na gorąco przed meczem we Wrocławiu trener Apatora Adriany Toruń, Jan Zombik.
podopieczni trenera Zombika bardzo szybko stawili się w okolicach Stadionu Olimpijskiego na zawodników Atlasu Wrocław. Czekaliśmy no, do godziny 16:30, ale są wszyscy w komplecie. Jako pierwszy pojawił się trener drużyny Atlasu, Marek Cieślak, z którym także rozmawiał nasz reporter. Tony Rickardson. Za chwileczkę rozmowa z trenerem drużyny gospodarzy. Mam sygnał, że jest już gotowa taśma. Posłuchajmy. Marek Cieślak. Piekielnie ważne mecze w całej Ekstralidze 2003 w Polsce, ale dzisiaj we Wrocławiu, gdzie Atlas podejmuje Apatora, szlagier tej kolejki. Atlas musi wygrać, aby myśleć o brązowym medalu, który tak chce zdobyć, a Apator, żeby powrócić do gry o złoty medal. Czy Atlas dzisiaj pokona tak znakomitego przeciwnika? Zrobimy wszystko, żeby tak było, jak pan mówi. Nie ma Krzysztofa Cegielskiego. Jak pan mówił, on jeszcze nie czuje się na siłach, żeby przyjechać do Wrocławia. Kiedy będzie taka okazja, że Krzysztof obejrzy na żywo mecz swojej drużyny? No wszyscy czekamy na Krzysztofa, żeby tutaj go przywitać. Rozmawiałem z Krzysiem 3 dni temu. Mówi, że przyjdzie czas, że jeszcze troszeczkę za wcześnie byłoby dzisiaj, ale obiecał, że w następnych meczach już się pojawi. A przy okazji pozdrawiam Krzysia od kolegów drużyny, wszystkich, którzy tu pracują. My również gorąco na koniec wypada tylko życzyć, żeby dyspozycja obcokrajowców Atlasu była dokładnie taka sama jak wczoraj we wspaniałym dla nich Grand Prix Skandynawii. Paspatrimo vidim. Jak Scotty pojedzie to, co pojechał, no to będzie dobrze. Mam nadzieję, że drugi zawodnik Grand Prix będzie tutaj godnie reprezentował nas w meczu tak ważnym dla nas. Dziękujemy bardzo. Tyle na gorąco przed spotkaniem Atlas, Apator, trener Atlasu Marek Cieślak. Dobra, dziękuję. O Scottie Nicholsie będziemy dziś sporo mówić, bo to jest zawodnik, który ostatnio budził sporo kontrowersji i właściwie jego postawa pojawiła się taka informacja, że klub z Wrocławia kupił mu nawet specjalny silnik. To nie do końca jest prawda. Na tym silniku będą dzisiaj ewentualnie jeździć zawodnicy drużyny wrocławskiej. Przypomnijmy sobie jeszcze dane dotyczące toru na Stadionie Olimpijskim. Licencja 249, długość toru 387 metrów. Rekord należy do Tomasza Golowa, ustanowiony rok temu, 64,30. A pod taśmą maszyny startowej jest już trójka zawodników, która rozpoczyna rywalizację w pojedynku Atlas Wrocław, Apator Adriana Toruń, Jason Krami, Wiesław Jaguś kontra Greg Hancock i Tomasz Jędrzejak. Bardzo mocne pary już od pierwszej rywalizacji w jednej i w drugiej drużynie. Tomasz Jędrzejak, fantastyczna dyspozycja na tym swoim obiekcie domowym we Wrocławiu, ale pokazał się również, pamiętacie państwo, 15 sierpnia ze wspaniałej strony, kiedy to wywalczył tytuł drugiego wicemistrza Polski. Wyścig pierwszy, Jakuś od bandy obok niego, Jędrzejak w kasku niebieskim, w żółtym, Jason Kramp, mechowiec z Grand Prix Skandynawii i Greg Hancock. Kramp miał defekt w finale, 4. miejsce, Hancock zajął 5. miejsce w Grand Prix Skandynawii i skupiony Adrian Miedziński, ten, którego oglądaliśmy przed momentem. Tak jak mówiłem wczoraj, półfinał indywidualnych mistrzostw Europy w Słowacji wygrał 14 punktów, awansował do finału także Kołodziej i młody Rempała. O tym wszystkim dziś będziemy państwu w czasie tej transmisji opowiadać. Podprowadzający zaprosił już całą czwórkę. Przypomnę, Kramp i Wiesław Jakuś kontra Greg Hancock i Tomasz Jędrzejak. Za chwilę taśma pójdzie w górę. Jeszcze Kramp musi ustawić swój motocykl. Nieco inaczej ryczą motocykle. Kramp chyba będzie pierwszy za jego pytami. Jeszcze Hancock szeroko pojechał. Tomek Jędrzejak został na 4. miejscu. Jakuś Kramp prowadzi. Na drugim miejscu mamy Jędrzejaka, były mistrz świata, Greg Hancock jedzie 3, Jakuś 4, to oznacza, że po pierwszym okrążeniu wyścig układa się remisowo. Australijczyk, fantastyczna dyspozycja w ostatnich dniach, za jego plecami Tomek Jędrzejak, kasku niebieski, kilka metrów za nim, 2, 3, 4 może Greg Hancock i Wiesław Jakuś nie traci jeszcze kontaktu, chociaż teraz ta odległość zwiększyła się po pierwszym poprzednie koło i jest już daleko za parą Wrocławia, a Jason Kramp powiększa przewagę nad wrocławianami. Wydaje się, że przyjedzie pierwszy i od remisu, od podziału punktów rozpocznie się ten mecz. Jakże ważny dla jednej i dla drugiej drużyny. Kramp, no już nic wydaje się, nie odmierzę wyprowadzenia.
się, gdzie są rywale. Zanosi się na to, że będzie, bo 3 punkty dla każdej drużyny. Kramp, ostatni, prawda, 3 punkty dla Krampa, 2 punkty dla Jędrzejaka, 1 punkt dla Henkoka. Wiesław Jaguś rozpoczyna ten mecz z zerowym dorobkiem punktowym. 3-3 remisowo na początek w pojedynku Atlas Wrocław kontra Apator Adriana Toruń. Wspominałem Państwu o Grand Prix Skandynawii. Pechowo, bo defekt na starcie w finale. Ale teraz wydaje się, że wszystko z motocyklami Krampa jest w porządku. Kramp 3 punkty, para wrocławska Jędrzejak Henkok. Także w sumie 3 punkty, bez punktu Jaguś. 3-3 po biegu pierwszym. No i chyba możemy być ciekawi tych dalszych konfrontacji. Już wyjeżdżają zawodnicy do biegu drugiego. Piotr Siewicz. A tu mamy szansę obejrzeć powtórkę. Bardzo dobrze z podstartu wyszedł Jason Kramp. Równie dobrze Tomasz Jędrzejak, który automatycznie wypchnął Jagusia na zewnętrzną, który, no jak było widać, dalej się nie liczył. Wykorzystał to Henkok. Po przegranym starcie pojechał blisko krawężnika i on objął tutaj trzecią pozycję. No wrocławianie, można powiedzieć, że starali się kontrolować, aby Jaguś ich nie wyprzedził. Natomiast Jason Kramp zdecydowanie odjeżdżał do przodu. Dysponuje dzisiaj bardzo szybkim motocyklem i on na pewno będzie odgrywał tutaj bardzo wielką rolę dzisiejszego dnia. Myślę również, że Greg Henkok dopasuje swoje przełożenia, powinien wystartować lepiej, no a Wiesław Jaguś na pewno nie odda tanio skóry, to jeszcze nie jest wszystko, co on pokazał. On będzie na pewno z biegu na bieg jechał coraz lepiej. Jason Kramp, nie ma co mówić, zna ten obiekt bardzo dobrze, wszak był kiedyś zawodnikiem Atlasu Wrocław. W Atlasie, w WTS-ie wsparcie jeździli także Piotr Protasiewicz i jeździł też Robert Sawina. To zawodnicy, którzy zaprezentują się w drugim biegu i reprezentować będą barwy drużyny z miasta Mikołaja Kopernika. Piotr Protasiewicz jest już pod taśmą, dojeżdża do niej Scott Nichols. I teraz jest okazja do tego, aby powiedzieć kilka słów o tym niby motocyklu, który został przygotowany dla Nicholsa u Otto Weissa, ale to okazuje się nieprawda i słusznie tutaj moim zdaniem postąpili działacze z Wrocławia, kupili ten nowy silnik, który pierwotnie miał być niby dla Nicholsa, tak przynajmniej twierdzili niektórzy dziennikarze, ale działacze mówią wprost, nie można sprawiać takich prezentów zawodnikowi, który w Grand Prix zajmuje drugie miejsce w finale, a teraz pojedzie w wyścigu drugim. Spójrzmy od bandy, kto pojedzie w tej drugiej odsłonie. Sawina na biało, Drabik na niebiesko, Protasiewicz na żółto i Scott Nichols w kasku czerwonym najbliżej krawężnika. Ciekawa konfrontacja, wyrównane siły za chwilę. Tomasz Proszowski zwolni taśmę i już starczamy motocykle. Nichols! Ale za Anglikiem para Korpiska w białym kasku Sawina. Na miejscu trzecim mamy Piotra Protasiewicza. Został Sławomir Drabik. Prowadzi Scott Nichols, obejrzał się, gdzie są rywale. Sawina jest blisko, Protasiewicz cały czas trzeci, troszeczkę traci dystans Drabik. To jest chyba w tej chwili największa odległość między tymi zawodnikami. Cały czas na prowadzeniu, gdzieś mniej więcej środkiem tego toru mknie indywidualny mistrz Anglii, Scott Nichols. Wczoraj jeździł w Göteborgu bardzo dobrze, bliżej krawężnika mogła jazdę w wykonaniu Roberta Sawiny i teraz już te odległości pomiędzy poszczególnymi zawodnikami zrobiły się dosyć spore. Jeśli tak jadą po tym ostatnim okrążeniu na metę, będzie kolejny remis w całym meczu. Będziemy mieli 6-6. Zanosi się na kolejny poziom punktów. Nichols ciągle z przodu. Na miejscu drugim mamy Roberta Sawinę, który w tym meczu wypycha z podstawowego składu bajerskiego. No i dobrze rozpoczyna sam to spotkanie. Protasiewicz przywozi 1 punkt. Sławomir Drabik bez punktu. 3-3 w całym meczu. 6-6. No i ciekawa jest w tej chwili właśnie rozmowa o dyspozycji Scotta Nicholsa, bo do niego naprawdę było najwięcej pretensji kierowanych od kibiców, od niektórych nawet zawodników, no i od działaczy i trenerów. Scott Nichols pewnie wygrywa wyścig drugi. Rozmawiamy o Nicholsie, ja myślę, że on po prostu lubi bardzo dobrze, znaczy lubi przyczepne tory. Dzisiaj jest ten tor przyczepny i jemu ten motocykl, na którym jechał, powinien pasować. On dzisiaj naprawdę powinien dość dobrze pojechać na tym torze. Natomiast wracając jeszcze do tego startu, no Sławomir Drabik nie najlepiej wystartował i on chyba będzie miał w zespole wrocławskim dość duże problemy. I tutaj mamy potwierdzenie tego, co mówiłem. Scott Nichols, bardzo dobry start, Sławek Drabik niestety musiał się wycofać. Wskoczyła na to no, para z Torunia, Piotr Protasiewicz przytrzymał krawężnik, Robert Sawina pojechał szerzej. W
wykorzystał przez moment, bardzo zbliżył się do Nicholsa, a niestety nie w tej fazie zawodów jeszcze można ścigać się szeroko, także Robert też niezbyt wiele mógł zrobić w tym wyścigu. I bieg ułożył się 3-3 z tego względu, że Nichols właśnie objął to prowadzenie, nie oddał i na każdej prostej łuku on ma bardzo dobry odjazd i odjeżdżał parze toruńskiej, jak i Sławkowi Drabikowi. No i ciekawi jesteśmy teraz, czy Scott Nichols będzie w stanie pociągnąć tą dyspozycję, którą zaprezentował. W biegu trzecim mamy zmianę. Można się było jej spodziewać. Adrian Pulska, jeden z najmłodszych, 18-latek, pozostaje w parku maszyn w jego miejsce, co nie jest z żadnym zaskoczeniem. Jarosław Hampel. Mamy jeszcze zmianę w ostatniej chwili. Adrian Miedziński wypycha Marcina Jakusia. Teraz już wszystko dobrze. Wyścig trzeci, Bogińczuk, Miedziński, Hampel i Richardson. No i teraz dalej jesteśmy ciekawi dyspozycji. Teraz Kory Richardsona, który wczoraj w Göteborgu wypadł wręcz tragicznie. Jak będzie teraz Jarek Hampel? Powinien być pierwszy jeszcze Richardsonem. Richardson jest drugi, ale odważny atak Bogińczuka. Bez powodzenia jest Bogińczuk. Przedziera się na trzecie miejsce. Na czwarte spada Adrian Miedziński. Kory Richardson. Czy da radę? A teraz Miedziński. Fantastyczna akcja. Przechodzi 18-latek z Toronia, nieco starszego juniora drużyny wrocławskiej, a na prowadzeniu cały czas Jarosław Kampel pilnuje krawężnika. Teraz nieco podrzuciło, i tak sobie jakby chciał to wykorzystać. Obejrzał się Szwed, gdzie są rywale, ale juniorzy drużyny toruńskiej wrocławskiej daleko. Nie rezygnuje Richardson, cały czas blisko Jarosława Kampela. Za chwilę wyjście z tego wirażu i rozpocznie się ostatnie okrążenie. Piękna walka, piękny pogoń, piękna wyścig. Wspaniała pogoń Richardsona za Jarosławem Hampelem, który po tym kryzysie w środku sezonu teraz czuje się naprawdę fantastycznie. Ostatnio rewelacyjne starty w Anglii, 14 punktów, 11 punktów w Szwecji. I teraz rozpoczyna genialnie, wygrywa z Richardsonem, który przyjeżdża drugim. Na miejscu trzecim mamy Adriana Miedzińskiego, Artur Bogińczuk bez punktu. Drodzy Państwo, wydawało się, że można mówić do trzech razy sztuka, to powiedzenie nie znajduje zastosowania w przypadku tego meczu. Trzeci wyścig z rzędu kończy się remisem 3-3. Wielkie brawa dla Jarosława Kampela za zwycięstwo. 2 punkty Richardsona, 1 punkt Miedzińskiego. Artur Bogińczuk był bliski tego, aby wywalczyć ten punkt, ale na pewno Piotr powiesz lepiej, jaki błąd popełnił. Ja myślę, że Artur Bogińczuk po prostu ma za słaby motocykl, bo w szczycie łuku go postawiło. To są właśnie takie objawy, kiedy ten motocykl nie jest zbyt dobrze dopasowany do nawierzchni toru. I Artur to no, pokazał po prostu nam, że ten motor go zaczyna stawiać, on nie jest zbyt dobrze dopasowany do tego toru. Mam nadzieję, że sobie pozmienia te zębatki, a ze startu doskonale. Sam moment wystartował to i Richardson, ale dociąg lepszy miał znacznie Jarek Hampel, który no, tutaj pięknie, mądrze przytrzymał krawężnik. On objął prowadzenie. Cały czas można, mądrość Jarka wynikała z tego, że cały czas wjeżdżał w usypane. On tam bardzo szybkim torem jazdy jeździł. W tym wszystkim jeszcze tutaj Artur Bogińczuk wskoczył na trzecie miejsce. Także będziemy tutaj mieli ten moment, kiedy Artura postawi. Tak, i to jest właśnie motocykl za słaby. Trzeba dać jeden ząb wyżej lub zapłon zmienić i wtedy ten motocykl jest znacznie mocniejszy. A Jarek, no bardzo, bardzo ładne, nienaganne prowadzenie motocykla po usypanym. On wykorzystał nawierzchnię toru. Znają bardzo dobrze, z tego co się orientuje, na treningach jeździł również doskonale. No i dzisiaj pokazuje, że naprawdę jest w bardzo dobrej formie i ma dość szybki motocykl. Pojawiły się informacje o tym, że niby Jarosław Hampel jeździł w 2 meczach w Anglii. To nieprawda. Na jednym z portali żużlowych można było przeczytać, że miał słaby występ w Anglii, zdobył 1 punkt. Ale on o tym zapewne będzie mógł powiedzieć najlepiej. W każdym bądź razie ja jestem fanem Jarosława Hampela i on o tym dobrze wie. Posłuchajmy teraz, co ma do powiedzenia w rozmowie z Łukaszem. Pewnie nie tylko Paweł, ale i setki tysięcy kibiców przed obiektami telewizyjnymi oglądający naszą relację. Jarek Hampel, pogromca Tony'ego Richardsona. Powiem ci szczerze, pamiętasz jak Hans Nielsen kończył karierę, mówił o tobie, że jesteś jednym z najbardziej obiecujących młodych zawodników na świecie. Tony Richardson, który przegrywa czasem w Szwecji nawet u siebie z tobą, też mówi, że jesteś wspaniale utalentowany. No i dzisiaj potwierdzasz to, bijąc samego mistrza. Staram się jak mogę. Jak na razie jest nieźle, na pewno jest parę zastrzeżeń, bo może być zawsze lepiej. Ale jak do tej pory jest dobrze. Mam nadzieję, że teraz tylko będzie
moja prognoza kariery szła do góry i będzie wszystko coraz lepiej. Tor pięknie przygotowany do walki, na pewno bardziej przyczepny niż twardy i tutaj można osiągać szybkość i ścigać się i wyprzedzać i o to chyba chodzi. Tak, myślę, że tor jest bardzo dobrze przygotowany przede wszystkim do ścigania się. Jest lekko przyczepny, także chyba nikomu nie sprawia problemu w jeździe, a do walki jest bardzo dobry, także myślę, że będzie ciekawe widowisko. Twoja drużyna bardzo dobrze usposobiona, szczególnie po występie obcokrajowców wczoraj w Grand Prix Skandynawii i dzisiaj rywal wyśmienity, trudny, ale mecz jak na razie bardzo wyrównany. I myślę, że tak będzie do końca. Nikt chyba nie jest w stanie podać tutaj, która drużyna wygra, bo naprawdę chyba są drużyny bardzo wyrównane, także mecz będzie tym bardziej zacięty. Ja myślę, że to będzie moja drużyna, że dzisiaj wygramy, że pokażemy, że jeszcze stać nas na ten brązowy medal, także będziemy jechać do końca skupieni i na maksa. Każdy ściska kciuki za swoją drużynę, również Jarek Hampel za Atlas Wrocław. Tyle na gorąco z parkingu dzisiaj bardzo szybko. Nie tylko ścigamy się na torze, ale również i w parkingu. Za chwileczkę będziemy na torze. To za tydzień, to przed nami retransmisja meczu rewanżowego, kiedy to Apator Adriana Toruń podejmował będzie zespół Atlasu Wrocław. Drodzy Państwo, wszyscy wiemy o tym, co działo się wczoraj w Göteborgu. Fantastyczna walka w finale trzech Australijczyków kontra Anglik. Wygrywa Ryan Sullivan przed Nicholsem, Lee Adams był trzeci, no i wielki pech Australijczyka Jasona Crampa. Na miejscu piątym zaznaczyliśmy obecność Grega Hancocka, były indywidualny mistrz świata, tym samym zgromadził 13 punktów. Nicky Pedersen i Tony Rickardson, na nich liczyli kibice z Danii i ze Szwecji, zawiedli tych kibiców. Duńczyk 11, Rickardson 13. Zobaczmy, jak jeździli Polacy. Tomasz Golob na miejscu siódmym przegrał z Crampem rywalizację o te największe laury. No i co by nie mówić, jednak trochę za mało pozytywnych wibracji, emocji dostarczyli nam Tomasz Bajerski i Piotr Protasiewicz, którzy zgromadzili zaledwie po 5 i po 3 punkty do klasyfikacji Grand Prix. Spójrzmy więc teraz, jak wygląda ta klasyfikacja generalna Speedway Grand Prix w sezonie 2003. Adams, Nicky Pedersen mają po tyle samo punktów. Rickardson jest na miejscu trzecim, Crump jest czwarty, szybko miejsca Polaków. Golob 8, 11, Bajerski 13, Protasiewicz, Cegielski 22, Ułamek, Kurmański, Dados jeździli z dzikimi kartami. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia Tory Rickardson przed startem do wyścigu czwartego. Jesteśmy na gorąco w parkingu razem z nami mistrz świata, który wczorajszego występu na pewno nie zaliczy do udanych. It was very disappointed last night, but still you have a sense of humor, it should be better next time, of course. Yeah, sure, hope so, you know, it can't go much worse than that, so hopefully next time will be better. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Już nie mogło być gorzej jak wczoraj. Tego życzymy Toniemu Rickardsonowi. Your team is quite strong today, but it's very hard opponent and the truck is completely grippy and very fast and should be nice meeting today. Yeah, sure, track ride's really nice and, you know, two really good teams riding out there, so I think we're going to see some good racing. Dwie wspaniałe drużyny ścigają się dzisiaj we Wrocławiu. Potwierdzał te wiadomości o to, że jesteś wspaniale przygotowany. Powinniśmy mieć dobre zawody. Tyle na gorąco z parkingu. Tony Rickardson, thanks very much. Thank you. Jason Crump i Wiesław Jaguś kontra Scott Nichols i Sławomir Drabik. 9 do 9 po trzech remisach w pierwszych trzech wyścigach. Jak do tej pory najlepszy czas w biegu drugim 64,4. No a przed nami już rywalizacja w biegu czwarty. Scott Nichols skupiony od bandy w wyścigu czwartym. Drabik w niebieskim, Jakuś w białym, Anglik w kasku czerwonym i Jason Crump, moim zdaniem faworyt tej konfrontacji, w kasku żółtym najbliżej krawężnika. Ciekawa rywalizacja, na pewno będzie chciał Australijczyk w jakiś sposób sobie powetować ten fatalny defekt sprzed kilkunastu godzin w Göteborgu. Teraz w rywalizacji ze Scottem Nicholsem. Taśma w górze, Nichols czy Australijczyk, jest Jason Crump, ale po szerokim biegiem, Jaguś zanosi się na to.
fantastyczna akcja dla Toronian i robi się miejsce jednego, ale Nikos nie rezygnuje. Bliżej krawężnika podjeżdża angielski zawodnik Atlanta. Kram natomiast jest już daleko z przodu. Nikos szarża po szerokim. Jakże to pięknie zrobił. Skopi jest już na miejscu drugi. Walczy o punkt, teraz włączył się Drabik. Zbliżył się do Jakusia, ale na razie bez powodzenia. Za chwilę rozpocznie się ostatnie okrążenie. Wyjście z prosta. Drabik nie rezygnuje. Spora przewaga Krampa. Drugi Nikos, trzeci Jakus. Na miejscu czwartym. Jeśli tak przyjadą, goście obejmą prowadzenie w tym meczu. Bo zanosi się na to i tak się staje. 4-2 zwycięża zespół toruński za sprawą 3 punktów Krampa. Na miejscu drugim przyjechał Nikols. 1 punkt przywiózł Jakuś, Drabik po raz drugi w tym spotkaniu bez punktu. No i mamy 11-13 na korzyść Apatora Adriany Toruń. Piotr tutaj mi podpowiada, że te czasy są dziś bardzo ciekawe, tak, bardzo dobre. Bliskie rekordu, potwierdzenie wyników wyścigu czwartym i zwycięzca Jason Kramp. Tak, no Kramp pokazuje, że dzisiaj jest naprawdę bardzo szybki. Scott Nichols, można zauważyć, że też dysponuje bardzo, bardzo silnym, szybkim motocyklem. Zaczyna się coś dziać, zaczyna się toru usypywać, on jest coraz bardziej, odsypuje się, on jest bardziej przyczepny, no i zawodnicy mogą walczyć tutaj. Mamy obrazy startu, gdzie bardzo dobrze wyjechał Rickardson z Jakusiem. Mimo to włączył się do walki jeszcze Scott Nichols, który przy krawężniku bardzo dobrze wykorzystał tą lukę, że odjechał Wiesław Jakuś. Przy czym Wiesław cały czas no, próbował walczyć z Nicholsem. W pewnym momencie można było zauważyć, że został Nichols wyprzedzony przez Wiesława Jakusia, który bardzo ambitnie do końca tutaj jedzie. Naprawdę w tej chwili fantastyczna walka została nawiązana na torze. I można popatrzeć, bo ten tor naprawdę daje to, że są wyścigi atrakcyjne, jest wyprzedzanie. Tutaj Kramp się obejrzał, on chciał zauważyć, spojrzeć, kto jedzie, żeby pomóc swojemu partnerowi, żeby pojechać parą. Niestety Wiesław był zbyt daleko z tyłu i było to w zasadzie niemożliwe poczekać i pojechać parą. A tutaj będzie mieli ten atak Wiesława Jakusia, który no doskonale wykorzystał. On się rozpędził szerzej, ściął do krawężnika, pojechał i naprawdę bardzo dobrze. A kolejny łuk, no Nichols po prostu puścił ten motocykl, on się wyluzował, pojechał szerzej, wjechał w usypane, motocykl nabrał prędkości, tutaj było widać, już zajechał drogę Wiesławowi Jakusiowi i on to wykorzystał, on dowiózł swoje 2 punkty do mety. Fantastyczna walka we wyścigu czwartym, jak na razie moim zdaniem to najlepszy wyścig w tym spotkaniu. Mamy zmiany we wyścigu piątym, ale teraz te zmiany już nie są tak oczywiste, jak by można było się tego spodziewać. Pojedzie Adrian Puska z numerem 13. Natomiast Artur Boginczuk, no z jego usług na razie rezygnuje Marek Cieślak, wysyłając do boju Jarosława Hampela. Tak więc para wrocławska, Puska kontra Hampel kontra Sawina i Protasiewicz. I ciekawy tego, co wydarzy się na torze Jan Zombie. Od bandy Protasiewicz, Hampel, Sawina i Puska w wyścigu piątym. Już wyjął motocykle, taśma w górze, dobry start pary toruńskiej, ale Jarosław Kampel powinien być pierwszy, Puska jest trzeci, Sawina drugi, Protasiewicz trzeci, Puska jest czwarty oczywiście i daleko, daleko za tymi zawodnikami, a Sawina dobiera się do Jarosława Kampela. Ten natomiast świetnie dysponowany, fantastyczny występ Agri, 14 punktów. Teraz już myśli coraz częściej o finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, zawodnik, który zimą, właściwie wiosną przeszedł z Wiły do Wrocławia. Pewnie prowadzi Jarosław Kampel w tym wyścigu. Robert Sawina, jeśli tak będzie jeździł, na pewno wywalczy sobie stałe miejsce w podstawowym składzie drużyny Apatora. Teraz jedzie po raz kolejny po 2 punkty. Na miejscu trzecim mamy Protasiewicza i Adrian Puska już kompletnie nie liczy się w walce w tym wyścigu. Czyżby kolejny remis na prowadzeniu? Jarosław Kampel, on jest pierwszy. Drugi przyjeżdża Robert Sawina, na miejscu trzecim Piotr Protasiewicz. Adrian Puska bez punktu. Drugie zwycięstwo Jarosława Hampela w tym meczu. Po raz drugi Piotr Protasiewicz 1 punkt. Po raz drugi Robert Sawina 2 punkty. A w całym meczu mamy 14 do
16, cały czas dwupunktowe prowadzenie od tego czwartego wyścigu, kiedy to Torunianie wygrali 4-2. Jarosław Hampel, fantastyczna dyspozycja. No i trener Marek Cieślak naprawdę może być zadowolony z postawy tego przesympatycznego młodego żużlowca. Ja myślę, że nie tylko Marek Cieślak, to więcej osób na pewno jest dumnych z Jarka, bo doskonale dzisiejszego dnia jedzie. Chociaż sam moment startowy można powiedzieć, że odrobinę przegrywa, ale ten motocykl jego ma bardzo dobry dociąg. On jest rewelacyjnie spasowany, a tutaj mamy potwierdzenie wyników. Jarek Hampel 3, Robert Sabina 2, Protasiewicz 1, Puska 0. A jeszcze wypada powiedzieć, że Robert Sabina ma bardzo szybki motocykl też dzisiaj i on naprawdę jedzie tutaj doskonale. Jarek Hampel tutaj można zauważyć naprawdę bardzo dobry dociąg. Ten motocykl o pół metra, o metr wyprzedza innych po dwóch, trzech metrach od taśmy. Piotrek Protasiewicz również dobrze wyjechał, ale on nie mógł się tutaj włączyć. Jemu i przeszkadzali zawodnicy już Szkryca, która leci spod kół, a Robert Sabina jest naprawdę bardzo szybki. On w tej chwili jedzie, można jechał takim torem mniej korzystnym. Jarek Hampel oczywiście był z przodu, on wykorzystał, on wjechał w najlepszą ścieżkę. Mimo to Robert, tak jak nawet tutaj, jedzie bardzo blisko krawężnika, gdzie w tej chwili już się zaczyna tworzyć twardy tor i on jest niesamowicie szybki. A Jarek Hampel oczywiście wybiera, tak jak wcześniej mówiłem, tą ścieżkę, która jest najbardziej optymalna i ta ścieżka jest naprawdę bardzo szybka. To ważny mecz jest dla Roberta Sabiny. On, przypominamy to, że wykorzystał niedyspozycję Tomasza Bajerskiego, wskoczył do składu, zaufał mu Jan Zombik, a przecież jest to jeden z największych pechowców polskiej ligi, bo statystycy naliczyli mu aż 17 defektów już w tym sezonie. Teraz całkiem przyzwoicie w dwóch startach 4 punkty. Do Roberta Sabiny jeszcze powrócimy, po raz kolejny pojawi się w wyścigu 8, a teraz przed nami już wyścig 6. Cała czwórka jest pod taśmą maszyny startowej. Kolejno od bandy, w białym Miedziński, w czerwonym Henkoch, w żółtym Richardson i w niebieskim Tomek Jędrzejak. Miedziński skakuje do składu za Marcina Jakubsia. Tomasz Proszowski, sędzia tego spotkania, za chwilę zwolni taśmę. Richardson, Henkoch, fantastyczna walka. To będzie górą, Tony Richardson, wypchnięty szeroko zostaje Greg Henkoch i fantastycznie przyszedł na krawężnik Miedziński. Jakżeż pięknie pojechał junior Apatora, ale teraz niestety dla drużyny toruńskiej daje się wyprzedzić Henkochowi na miejscu czwartym Tomek Jędrzejak, który w tej chwili będzie walczył z Adrianem o ten jeden punkt, aby uratować remis w wyścigu 6. A prowadzi pewnie Tony Richardson. W pierwszym starcie chyba nie najlepiej przegrał z Jarkiem Hampelem, był drugi, a teraz pewnie walczy o zwycięstwo. Daleko Szwed od amerykańskiej gwiazdy drużyny z Wrocławia. I fantastyczny bój o ten jeden, jakże ważny punkt. Jędrzejak teraz do krawężnika. Ma szansę powalczyć z Miedzińskim, ale ten, mimo iż młody, mimo iż ma tylko 18 lat, to już wielkie doświadczenie. Błąd Miedzińskiego, mam wrażenie, jeszcze jeden, ale niewykorzystany przez Jędrzejaka. Składa się jak może Richardson. 3 punkty, 2 punkty dla Henkocha, 1 punkt dla Miedzińskiego. Tomek Jędrzejak robił co mógł, ale ta strata z pierwszej części tego wyścigu była już nie do odrobienia. I tym samym mamy już 4 punkty różnicy na korzyść drużyny z Torunia. Przypominam, 3 punkty dla Richardsona, 2 punkty dla Henkocha, 1 punkt wywalczył Adrian Miedziński. Natomiast bez punktu przyjechał Tomek Jędrzejak i tym samym 20-16. Za chwilę będziemy mieli przerwę i mamy czas przede wszystkim na to, aby spokojnie teraz przeanalizować walkę. Wydaje mi się, że tutaj chyba będziemy na pewno oceniać postawę tych zawodników, którzy walczyli o ten jeden jakże ważny punkt. To start i głos na Piotr Waro. Tak, start Tony Richardson no, zdecydowanie wyjechał najlepiej spod tej taśmy. Tutaj wykorzystał no, siłę swojego motocykla. No i dwaj wrocławianie od razu uciekali, żeby pojechać w usypane, a bardzo mądrym atakiem tutaj Adrian Miedziński wyszedł na drugą pozycję. I gdyby miał troszkę więcej doświadczenia, podejrzewam, dojechaliby Torunianie na 5-1. Chociaż Miedziński bardzo dobrze tutaj pojechał. Tomasz Jędrzejak dwoił się, troił. Niestety nie mógł się nawet zbliżyć na tyle, żeby ten atak był groźny. A Miedziński
jak na juniora jedzie bardzo dobrze. Tu ten atak na pierwszym łuku, jeszcze raz podkreślam, to jest naprawdę coś bardzo ważnego, bo to widać, że zawodnik na torze zaczyna po prostu myśleć. On jedzie bardzo dobrze i nie tylko siłą tego swojego motocykla dojeżdża, dowozi punkty, a właśnie chłopak naprawdę ma talent, on potrafi się zachować i ma przegląd tego, co się dzieje na torze. Piotrek, szybko jeździli dzisiaj zawodnicy w tym biegu szóstym? Ja czasu nie zapisałem. Ale ja zapisałem, podał mi Kuba Radecki, 64,2, drodzy Państwo, jeśli czyli taki rekordoru. Czas, tak, będziemy mieli potwierdzenie od sędziego, że taki czas jest zapisany w statystykach, to mamy nowy rekord toru, już mamy potwierdzenie, no i brawa, gratulacje dla Tony Richardsona, który detronizuje Tomasza Goloba. Drodzy Państwo, mamy przerwę na kosmetykę toru, ja teraz zapraszam Państwa na taką wyprawę, nie w nieznane, pod Gorzów, do Wawrowa. Tam kilka dni temu rozegrano finał Pucharu Europy w mini speedwayu. Ale może jeszcze widzę w takim razie, zanim do tego Wawrowa się przeniesiemy, króciuteńka rozmowa z Adrianem Miedzińskim, także młodym chłopakiem, za którego gorąco trzymamy kciuki. Adrian Miedziński, Łukasz Benz. Zdecydowanie bohaterem tego wyścigu był Tony Richardson, jak słyszeliśmy, pobił rekord wrocławskiego obiektu, ale takim cichym również bohaterem był Adrian Miedziński. Wspaniała akcja na wirażu, zaraz podejdziemy, przespacerujemy się do monitora, powiedz na gorąco, co tam się działo. Tak, wszyscy odeszli od krawężnika, zobaczyłem, że jest wolna luka i wykorzystałem to. Jednak dzisiaj tor jest bardzo trudny i widać bardzo szybko, jak Tony ustanawia rekord, to widać, że to trzyma i naprawdę bardzo trudno się jedzie. Ja w pierwszy bieg się bardzo męczyłem z motocyklem, teraz lepiej. Cały czas jeszcze nie mogę znaleźć optymalnego przełożenia. W międzyczasie, jak my już odpowiadał na pytanie, zapraszam na drobny spacer również telewidzów Polsatu Sport. Zobaczymy jeszcze raz tą powtórkę, którą naprawdę warto zobaczyć, bo takie akcje mało kiedy zdarzają się i to przeprowadzają je juniorzy. Powiedzcie, ten wyścig był naprawdę tak szybki, jeżeli Tony ustanowił rekord toru? Na pewno musiał być szybki, czas mówi sam za siebie. Masz tą sytuację, opowiedz o niej. Widzimy za chwileczkę, jak schodzisz. Tak, Tony wywiózł lekko, tam jest bodajże Hancock czy Nico, nie wiem już nawet. Wiem, że potem je minął po dłużej i dobrze, że się udało mi obronić przed atakami Andrzejaka, bo cały czas czułem go na swoich plecach, ale i torm widać jeszcze mi sprawia trochę kłopotów, bo nie mogę znaleźć tego przełożenia, żeby być szybkim, a by motor mnie tak nie męczył. Bo jak gdy wjadę w odsypane, to ciągnie mnie tak bardzo, że trudno jest utrzymać. Dziękujemy bardzo na gorąco. Adrian Miedziński, bohater tego najszybszego dzisiaj wyścigu. Mamy rekord toru, ale tak jak zapowiadałem, przenieśmy się jeszcze na moment do Wawrowa. Turniej zorganizowany przez tamtejszych działaczy, przede wszystkim przez pana Bogusława Nowaka, zawodnicy nie juniorzy, to można byłoby powiedzieć starsze dzieci, bo zawodnicy od 12, 15 bodaj do 16 lat ścigali się w Wawrowie w pierwszym finale Pucharu Europy. Sporo widzów na trybunach, silniki 80 cm. Te zawody wygrał Klaus Jakobsen, który wygrał w finale wszystkie swoje biegi. Młody Duńczyk był bardzo szczęśliwy. No i Piotr, jakie masz wrażenia, kiedy oglądasz takich młodych zawodników, a zwróćmy uwagę na ten wyścig. Jaka tutaj toczyła się walka? Proszę zobaczyć, groźnych sytuacji nie brakowało, także działo się naprawdę wiele ciekawego. Tylko Piotr, jest jedna rzecz, pojechało dwóch zawodników polskich, Adrian Szewczykowski i Damian Romańczuk, i oni byli bardzo daleko. Jeden był 14, drugi 17. O czym to świadczy? Czy ja myślę, że o pierwszych tych krokach szkoleniowych przede wszystkim. Kroki szkoleniowe w Polsce są wykonywane bardzo dobrze, tyle niestety ci chłopcy nie mają gdzie rywalizować pomiędzy sobą. U nas niestety nie ma żadnej ligi, nie ma też turniejów indywidualnych, gdzie ci chłopcy mogliby się ścigać. W Szwecji czy w Danii są ligi, gdzie oni naprawdę mogą jeździć, podnosić swoje umiejętności i przede wszystkim mają kontakt, żeby jeździć w czwórkę i to jest bardzo, bardzo miłe. No a cóż, no patrząc na to, naprawdę bardzo ładny, przyjemny obrazek, fajnie popatrzeć, bo ambicja tych chłopaków naprawdę jest wielka. Czasami szkoda, że brakuje na dużych torach tej ambicji, co po niektórych zawodnikom. Drodzy Państwo, jeszcze chwila czasu, wykorzystajmy to na to, aby zaprezentować Państwu statystyki związane z
rywalizacją zespołu z Wrocławia i z Torunia. Te statystyki przygotowują nam dziennikarze tygodnika żużlowego od roku 92, aż 24 mecze, w tym dwa w tym sezonie. Wrocław 11 zwycięstw, Toruń wygrywał 13 razy. Największe zwycięstwo Wrocławia 12 kwietnia 9 lat temu, Sparta Apator 60-30, najwyższe zwycięstwo Torunian 13 kwietnia roku 97, 64-26. We Wrocławiu do tej pory ścigały się te drużyny od roku 92 12 razy, 3 zwycięstwa Torunian w roku 92, 96, 97, ale były to zwycięstwa naprawdę minimalne, 45, 44, 46, 44, nieco wyższe 6 lat temu, 49-41, to w tym meczu naprawdę o niczym nie świadczy, bo te dane są z ostatnich 10 lat, ale składy tych drużyn naprawdę się przemieszały, wymieszały. No, o czym chociażby świadczy obecność Piotra Protasiewicza w drużynie toruńskiej, a przecież w międzyczasie jeździł jeszcze we Wrocławiu. Ale teraz wracamy do biegu siódmego. Sporo zamieszania związanego było tutaj z Jarosławem Kampelem. Za kogo pojedzie we wyścigu siódmym? Ostatecznie mam informację, że Jarosław Kampel pojedzie za Adriana Buzkę. Spójrzmy, wyścig siódmy. Kramp, Kampel, Jaguś i Bogińczuk, czyli Jarosław Kampel na pewno jedzie za Adriana Buzkę. Wydaje mi się, że trener Marek Cieślak dał więc czas Bogińczukowi na to, aby dostosował swój motocykl do tego toru. No i teraz będzie okazja do tego, aby zobaczyć, czy wykorzystał to. Ja myślę, że naprawdę jest to dobra decyzja, że Artur powinien sobie radzić lepiej niż Adrian tutaj Buzka. To jest wymagające. Artur, mimo to, że mało jeździ, to jednak znacznie więcej od Adriana i zobaczmy, może naprawdę coś pokaże w tym wyścigu. A Jason Kramp to zawodnik, który jeździ w drużynie Apatora najlepiej w meczach wyjazdowych. Jak pojedzie teraz najbliżej bandy, świetny start Jarka Kampela. Będzie pierwszy na dwóch miejscach, następny w Torunianie. Kramp na razie na trzeciej pozycji. Bogińczuk został daleko. Na miejscu drugim mamy Wiesława Jakusza teraz. Kramp ścina, Szykraleczniku przechodzi na miejsce drugie i będzie starał się zdekranizować w tym wyścigu Jarosława Kampela, który ma już kilka, może nawet na pewno kilkanaście metrów przewagi nad Australijczykiem. Wicemistrz świata indywidualny Australijczyk próbuje, ale nie może dopaść Jarosława Kampela. Jarek dzisiaj jedzie fantastycznie na dwóch następnych miejscach. Mamy Toronia, Jason Kramp i Jakuś. Daleko, daleko, bardzo daleko za nimi wyjedzie Bogińczuk. Kramp kroi się i kroi, ale nie jest w stanie zbliżyć się nawet do Jarosława Kampela. Zanosi się więc na to, że za moment będziemy mieli kolejny wyścig, który zakończy się remisem. Jarosław Kampel, fantastyczna dyspozycja. Jemu zapisujemy 3 punkty. 2 punkty dla Krampa, 1 punkt dla Jagusia. Bez punktu pozostaje Bogińczuk. No i jak na razie Jarosław Kampel jest bohaterem tego meczu, jest jedynym zawodnikiem, który wygrał do tej pory wszystkie swoje wyścigi. Kampel 3, Kramp 2, Jagoś 1, Bogińczuk 0. Jason Kramp też mógłby być takim bohaterem, ale to jest jego lekka porażka, bo nie można tutaj mówić o kompromitacji. Ma 8 punktów w 3 startach, a Jarosław Kampel 3 razy 3, w sumie 9. No i ratuje serce postawa polskiego zawodnika, który on tutaj łoi już kolejną gwiazdę, bo najpierw przecież wygrał z Rickardsonem, teraz z Krampem. To może oczywiście być odebrane, że faworyzuje Jarosława Kampela, ale broń Boże, proszę nie zarzucać mi tego, po prostu cieszę się ze zwycięstwa młodego polskiego zawodnika, który dwa razy ustawił w szeregu Rickardsona, a teraz Krampa. Jarek, wielkie gratulacje. Analiza tego biegu i Piotr Baron. Start zdecydowanie Jarek Kampel po tym meczu kolejny raz odjechał. Od razu pojechał w nawierzchnię usypaną. Wiesław Jakuś pojechał zbyt blisko krawężnika, dlatego też nie mógł dojechać do Jarka. Tutaj Wiesław Jakuś wynosi, a chciał pojechać szerzej Jason Kramp. No niestety on tutaj miejsca nie miał i dla Jarka bardzo wygodna sytuacja, bo Jason nie mógł się przepchać. W tym czasie Jarek Hampel mógł odjechać do przodu i on wykorzystał to doskonale. Pojechał po tej nawierzchni usypanej, o której ciągle tutaj powtarzam, ale ona istnieje na tym torze, jest naprawdę szybka. Potem, no można powiedzieć, jechał doskonale, a Jason Kramp z czwartego pola musiałby zdecydowanie szybciej wyjechać ze startu, żeby założyć Jarka, który dzisiejszego dnia jest bardzo szybki i ten motocykl jest na dystansie
można powiedzieć, tutaj chyba najszybszy na tym obiekcie w dzisiejszym dniu, chociaż co prawda nie padają rekordy toru spod kół Jarka, ale mimo to Jarek jest naprawdę dzisiaj szybki. 65,4 to czas zwycięzcy w wyścigu siódmym. Jarosław Kampel dał lekcję Speedwaya Krampowi. Tak, Kramp no, tutaj bardzo, bardzo ładnie jechał, on pojechał szerzej. Następnie przyciął do krawężnika, wyprzedził Wiesława Jagusia, ale do Jarka Kampela dojechać już niestety nie ma. Piotr, jesteśmy na półmetku, bardzo żywo prowadzone zawody, świetne tempo, nie ma się co dziwić, boimy się, żeby nad Stadionem Olimpijskim nie zrobiło się ciemno. Wyścig ósmy, tak jak powiedziałem, jesteśmy na półmetku, Jędrzejak na niebiesko, Sabina na biało w kasku koloru czerwonego, Henkok, Protasiewicz w kasku żółtym, najbliżej krawężnika, wszyscy już pod taśmą dojechał jako ostatni Greg Henkok, za chwilę taśma poszybuje w górę. Greg Henkok, czy Jędrzejak da radę? Lekko krążony motocykl Jędrzejaka przez Sabinę. Sabina, fantastyczny atak. Zdoła się przedrzeć przed Henkoka, jest pierwszy. A teraz Henkok jeszcze musi uważać na Protasiewicza. Protasiewicz jest w stanie przejść i przechodzi amerykańskiego mistrza świata. Na 5-1 jadą w Zorunianie. Fantastycznie pojechał. Najpierw Sabina, później Pepe Protasiewicz. Henkok niespodziewanie na miejscu trzecim. Teraz Tomek Jędrzejak szeroko, może on próbuje przejść przed Henkoka, aby powalczyć, ale jeśli za chwilę stają parę bliżej siebie i Sabina, i Protasiewicz, bo tak chyba moim zdaniem powinni spróbować pojechać, wówczas będzie ta zapora toruńska nie do pokonania. Cały czas blisko w końcówce tego biegu Greg Henkok, ale ma bardzo trudne zadania. Teraz stracił Piotr, pojechał trochę szerzej. Henkok próbował zjechać do krawężnika. Sabina, to był genialny ruch trenera Zombika. 5-1, wielkie gratulacje dla drużyny z Torunia. To pierwsze podwójne zwycięstwo w tym spotkaniu i w sumie 28-20. 3 punkty dla Sabiny, 2 dla Protasiewicza, 1 dla Henkoka. Tomek Jędrzejak gdzieś zostawił w szatni swoją formę sprzed kilku dni, przyjechał na miejscu czwarte. Sabina, Protasiewicz kontra Henkok, Jędrzejak, to się równa 5-1 dla Apatora w ósmym biegu. Tak, i Sabina występuje w roli jokera w Toruniu, bo naprawdę bardzo dobrze jedzie. I nie Bajerski jest tym jokerem, a Robert Sabina, który jedzie doskonale 2-2-3, no to jest bardzo dobry wynik i on jest naprawdę dzisiaj szybki. Bardzo dobre starty, chociaż tutaj Henkok wyjechał o pół, można koła powiedzieć, przed Piotkiem Protasiewiczem. Próbował go zamknąć, a Robert Sabina pojechał szerzej. On tam się rozpędził po tym usypanym. Tomasz Jędrzejak pojechał zbyt szeroko. Niestety on już się nie liczył w tej walce, a tutaj Robert Sabina, no, całym impetem, całą prędkością zdołał wyprzedzić Grega Henkoka. Kompletnie który... bez pardonu pojechał. Oczywiście pojechał bardzo dobrze, a Henkok no, zostawił jednak miejsce Robertowi Sabinie i to też no, wielkie, wielkie uznania. Tutaj pojechał zbyt wąsko, Piotrek Protasiewicz również jechał szerzej, on pojechał po tym szybkiej nawierzchni, on wyszedł na drugie miejsce i dzięki temu Torunianie przyjechali 5-1. Wizyta w Parku Maszyn jest bardzo nietypowa. Razem z nami jest Agata z Mielca, która przysłała do nas bardzo ciekawy i zaskakujący list o jej marzeniach, które za chwileczkę spełnimy na Państwa oczach przed telewizorami. Będziemy robić zdjęcia z zawodnikami najlepszymi na świecie, którzy dzisiaj będą ścigać się z nami we Wrocławiu. Zaczniemy od Tomasza Bajerskiego, który jest teraz w rozmowie z mechanikami Wiesława Jagusia. Zaprosimy Agatę, która teraz właśnie stanie z Tomkiem, przywitali się. Jest to pierwsze zdjęcie, które zostanie zrobione tej sympatycznej parze. Oto jej chłopak, który robi zdjęcia. Dziękujemy bardzo Tomaszowi. Przenosimy się dalej, szukając Piotra Protasiewicza.
choć Agata śmiało z nami. Piotrek Protasiewicz, zapraszamy również do kolejnego, drugiego zdjęcia. To jest Agata, która bardzo by chciała mieć zdjęcie również z Piotrem. I ostatnim dżentelmenem, do którego podejdziemy za chwilę, wymienię tylko filtr, widzimy, że jest troszeczkę zajęty, to jest Tony Rickardson, mistrz świata. Lubisz go bardzo? Bardzo i jest bardzo przystojny, bardzo mi się podoba. To jest ten typ mężczyzny, który ci się podoba? O ile wiem, to na pewno wiesz, że jest farbowanym blondynem. Wiem, ale to nic, nie przeszkadza mi to. Za chwileczkę podejdziemy, choć poproszę cię tutaj coraz bliżej mistrza świata, który co prawda wczoraj nie błyszczał, ale dzisiaj jest bardzo uśmiechnięty, bardzo zadowolony. Powiedz, czy znasz się troszeczkę na motorach żużlowych? Tak, chłopak mnie trochę uczy i tak mniej więcej mam pojęcie, ale nie powierzałabym jakiegoś motora w swoje ręce raczej. Nie ma problemu, zaraz Tony dokręci ten gaźnik. Widzimy to właśnie teraz przed telewizorami. Za chwileczkę zaprosimy go tutaj. If you finish, would you be so kind? Can you step outside, please, for one second? This is Agata. She wants to make a picture with you. You are in wonderful condition right now. Robimy teraz zdjęcie z Tonym Rickardsonem, wielokrotnym mistrzem świata. To jest ostatnie zdjęcie z Apatora. Thanks very much, Tony. Good luck today. All right, thank you. I bardzo szybko przenosimy się dalej do zawodników wrocławskiego Atlasu. Jest z nami Greg Hancock. Greg, can you step to us, please? This is Agata. She wants to make a picture with you. Yeah. Please look to the camera right now. I Greg Hancock to również zawodnik, który za chwileczkę będzie miał zdjęcie z fanką Speedwaya. Mamy krótką rozmowę między bohaterami tego wspaniałego widowiska. Dziękujemy bardzo. Thanks very much, Greg. I jeszcze zdaje się jeden zawodnik, będzie to Tomasz Jędrzejak, którego zaprosimy jeszcze na chwileczkę jako ostatni. Witam, Tomaszu, to jest Agata i za chwileczkę zrobi sobie z tobą zdjęcie, które jest jej marzeniem. Ostatni bohater tego wspaniałego wydarzenia. Dziękujemy bardzo. My kończymy tą wizytę w parkingu, dziękując również tobie za wspaniały list. Obydwu drużynom i dziękuję również telewizji za to, że pozwoliła mi spełnić moje marzenie. Dziękujemy ślicznie. My wracamy na tor. Chciałoby się powiedzieć, marzenia się spełniają. Drodzy Państwo, to wyjątkowa sytuacja. Koleżanka z Mielca przysłała do nas przesympatyczny list i z pomocą pani Kasi Leszczyńskiej z Atlasu i pana Piotra Nagiela udało nam się zrealizować jej marzenie. No, była, widzieli Państwo, zaszokowana tym. Piotr, ty sam wiesz najlepiej, jaka jest presja kibiców, jak oni marzą o tym, żeby spotkać się z idolem, zrobić zdjęcie, zdobyć autograf. No, na pewno niewątpliwie jest to miłe dla tej dziewczyny, która mogła zrobić sobie zdjęcia, no, jednak przed kamerami i wystąpić zarówno przed publicznością, przed kamerą. Na pewno jest to miłe i gdyby można, to więcej takich sytuacji, na pewno więcej fanów Speedwaya by się cieszyło. Tym bardziej, że koleżanka jest z Mielca, czyli z rejonu, gdzie o żużel dosyć trudno. Drodzy Państwo, a my wracamy do rywalizacji. Przed nami wyścig 9. Będziemy mieli dwie zmiany. Greg Hancock w miejsce Sławomira Drabika i Adrian Miedziński w miejsce Marcina Jagousia. Tak więc Hancock, Miedziński, Nichols i Rickardson. Kolejna ciekawa, bardzo ciekawa konfrontacja w pojedynku Atlasu z Apatorem. Już cała czwórka pod taśmą, piąte miejsce Grega Hancocka w Grand Prix Skandynawii. Miał upadek w turnieju Grega Boysa, ale wszystko jest w porządku. Świetnie spisywał się w lidze angielskiej w minionym tygodniu. Wyścig 9 od bandy. Rickardson, Nichols, Miedziński i Greg Hancock, o którym mówiłem. Fantastyczna jazda dla Oxfordu w ostatnich dniach. Teraz we Wrocławiu jest nieco gorzej. Czuję jakby zmęczenie były indywidualny mistrz świata. Szkoda tylko, że akurat to zmęczenie dopadło go w ekstralidze żużlowej. Jason Kram poddenerwowany z Piotrem Protasiewiczem. Znają się bardzo dobrze. Jeszcze w kasku żółtym Tony Rickardson ma jakieś problemy z tym, aby na czas podjechać do taśmy. No ale ma na to jeszcze 40 sekund. Panowie, podejdźcie do mnie. Tak można odczytywać gesty podprowadzającego i już wszyscy zajęli dogodne pozycje startowe. Za chwilę Tomasz Proszowski zwolni na szmejec. Rickardson, Miedziński też fantastycznie i wrocławianie zamknięci. Olbrzymie problemy miał w kasku niebieskim Greg Hancock, który tym samym daleko za trójką zawodników.
Larson, drugi Scott Nichols, trzeci Miedziński, Y Pytlok na miejscu czwartym, ale to był metek rywalizacji. Odstępy między zawodnikami dość spore, szeroko prowadzi swój motocykl mistrz świata Tony Carson. Za nim mamy Scotta Nicholsa na miejscu trzecim, Adrian Miedziński, który jeśli przywiezie ten punkt, będzie na pewno po raz kolejny bohaterem tego wyścigu, ale ma trudne zadanie Adrian. Teraz siadł na niego Greg Hancock, który ma szansę przejść na miejsce trzecie. Dzielnie walczy Miedziński, ale będzie mu bardzo trudno. Hancock, fantastyczna szarża po szerokim łuku i przeszedł na miejsce trzecie. A to oznacza, że ten wyścig wrocławianie mogą zremisować. Richardson, Nichols, Hancock trzeci, Miedziński czwarty. Piękna walka w wyścigu dziewiątym, zwycięstwo 3 punkty, Richardsona 2, Nicholsa 1, Hancocka bez punktu, Adrian Miedziński. I podliczamy, 23 ma w tym momencie Atlas, natomiast drużyna Apatora 31. Richardson, Nichols, Hancock i Miedziński, taka jest końcowa klasyfikacja w wyścigu dziewiątym. Do 23, 8 punktów. No to wydawało się w tak wyrównanym meczu na początku, to jest jednak bardzo dużo. W tej fazie zawodów to jest bardzo dużo, 8 punktów odrobić, to w zasadzie jest strata nie do odrobienia. A wracając do biegu dziewiątego, ja myślę, że Adrian Miedziński sprawił kolejną niespodziankę. Bardzo dobrze wyszedł pod startu i doskonale sobie radził na, można powiedzieć, na trasie, lecz został wyprzedzony. A tutaj doskonałym startem podpisał się Tony Richardson, który zamknął wszystkich zawodników. Adrian Miedziński bardzo dobrze również wystartował. Pewne kłopoty miał Greg Hancock, który uderzył Adrianowi Miedzińskiemu w koło. Scott Nichols miał też okazję napędzić się dość szeroko po tej usypanej nawierzchni i tutaj właśnie widać, jak pokonał Adriana Miedzińskiego, który, tak jak wcześniej mówiliśmy, on jeszcze nie jest na tyle doświadczony, żeby sobie naprawdę w tej chwili bardzo dobrze radzić, ale mimo to jedzie doskonale, po prostu on zbyt wąsko pojechał ten łuk, a tutaj już mamy obrazek, kiedy Greg Hancock też wyprzedza Adriana Miedzińskiego, on pojechał szeroko, ta szeroka dzisiaj naprawdę jest bardzo szybka i tam warto jeździć. Ale pierwsze dwa okrążenia można powiedzieć, że Hancock zbyt wąsko jechał i Adrian Miedziński też mu odjeżdżał. Następnie przez jedno okrążenie potrafił odrobić Hancock bardzo dużą stratę, która dzieliła między Miedzińskim a Hancockiem. Wrocławianie próbują ratować ten mecz. Scott Nichols w wyścigu 10 pojedzie za Adriana Puskę. Scott Nichols będzie także jechał w wyścigu 11, no i robi się trochę dziwna sytuacja, dość późna godzina rozpoczęcia tego spotkania. Obawiamy się, czy będzie jeszcze na tyle jasno, żeby objechać wszystkie 15 wyścigów. Greg Hancock. Zastanawiająca jest jego dzisiejsza dyspozycja. Może najlepiej on opowie nam sam. Dokładnie zaraz o tym się dowiemy. Spieszymy się, bo te zapadające ciemności, o których Paweł mówił, nas ścigają. Na pewno Greg był bardzo zły z tego powodu, że jechał czwarty. Zaraz się o tym dowiemy. You must felt very angry about this hit just a few seconds before, because you were lost and that was nice attack to get the third position. Yeah, a little angry there. I'm not making very good starts today, and it's frustrated me a little bit. So I managed to fight a way to get a second place there, but or paid second. Now I got to change the bike and try to get something better. Dokładnie potwierdzają się słowa o złości, ale na szczęście sportowej Grega Hancocka jechał czwarty, przeszedł na pozycję trzecią, ale punktowaną tak jakby był na drugiej. Chciał zawalczyć jeszcze dalej, ale się nie udało. Teraz zmienia motocykl, na którym powinien pojechać. Miejmy nadzieję jeszcze lepiej, to oczywiście dla widowiska. What can you say about yesterday night? It was quite okay for you and your ex-team friend Scotty Nichols put you away the Grand Prix. Yeah, that's right. The track was, 75% finished last night, and definitely it was a big improvement from last week. But it went pretty good for me. I didn't get a very good gate position in the semifinal and found myself finishing runner-up. But I'm happy. It's still climbing the ladder and a good outside chance of the title. Cały czas zachowuje szansę na tytuł, tak mówi Greg Hancock, na pytanie o wczorajsze Grand Prix w Skandynawii. Tam oglądaliśmy na żywo zawodników startujących w tym turnieju. Greg mówi, że ten tor był 70 na 75% gotowy. Oczywiście to było o niebo lepsze od tego, co się działo przed tygodniem. Był dosyć zadowolony z tego zajętego przez siebie miejsca, mimo że Scott Nichols, jego kolega, był już z teamu Hancock, wypchnął go w tym ostatnim wyścigu na dalszą pozycję. Tyle Greg Hancock na gorąco z parkingu. Thanks very much. Thank you.
powoli kończy się przerwa między wyścigiem 9 a 10. Przypominam Państwu raz jeszcze, za tydzień retransmisja pojedynku Apator Adriana Toruń kontra Atlas Wrocław. A sędzia już zaprasza tych, którzy ścigać się będą i walczyć o punkty w wyścigu 10. Przypomnę, jest jeszcze jedna zmiana. Adrian Pulska zostaje w parku, w jego miejsce Scott Nichols. No, szuka tych punktów trener Cieślak za wszelką cenę. Tak szuka, bo ma bardzo duże dziury w składzie, bo niestety Adrian Pulska czy Artur Bogińczuk no, nie punktują. Dzisiaj Sławomir Drabik nie jedzie też najlepiej, także no, postawa Marka Cieślaka jak najbardziej zrozumiała, żeby zakryć te swoje dziury, pojechać, odrobić te punkty. Ale tak jak wcześniej mówiliśmy, 8 punktów odrobić to jest bardzo dużo i bardzo ciężko. Zobaczymy, czy to się uda. Sabina i Kramp kontra Jędrzejak i Nichols. To zawodnicy, którzy ostatecznie pojadą w wyścigu 10. Przypomnę, szybki tor, mamy nowy rekord, 64,2. Connery Carson, no to jest jego kolejny tor, na którym zapisze się w kronikach sportowych, na którym ustanawia rekord. My czekamy na ostatniego zawodnika, jest Scott Nichols, odjeżdża jeszcze Robert Sabina, dla którego ten mecz jest bardzo ważny. Wykorzystuje to szczęście od losu, po części niepowodzenie sprzętowe Tomka Bajerskiego i spisuje się dzisiaj bardzo dobrze. Możemy spodziewać się tego, że w przyszłym tygodniu także Tomasz Bajerski raczej będzie w rezerwie. W pierwszym składzie Jan Zombie, który jest bardzo zadowolony, wystawi pewnie Sabinę. Wyścig 10 od bandy. Nichols, Kramp, Jędrzejak i Robert Sabina. Tak więc kolejna rywalizacja pomiędzy Nicholsem a Jasonem Krampem. Jeszcze 35 sekund do tego najważniejszego momentu. Jason Kramp do tej pory dwa wygrane wyścigi. Jeden raz był drugi, kiedy to nie zdołał wyprzedzić Jarosława Hampela. 31 do 23 dla Apatora w meczu we Wrocławiu z Atlasem. Kramp, genialny start, ale mam wrażenie, że był lekko taki skradziony, równo jedzie, pozostała trójka, mamy upadek, mamy uślizg, tak przynajmniej to wyglądało. Wyścig zostaje przerwany, leży na torze Tomasz Jędrzejak. Kramp, nie wiem czy nie widział. No i teraz jaka jest ta sytuacja, widziałem włączone światło. Ale chyba sędzia puścił ten bieg, w każdym bądź razie jadą dalej, Kramp jest pierwszy, na miejscu drugim mamy Scotta Nicholsa, Sabina w kasku, białym na miejscu trzecim nie jedzie Jędrzejak. Kramp, wygląda na to, że Toruniowie wygrają ten wyścig 4 do 2, Sabina tym razem traci bardzo dużo, jest jakieś nieporozumienie, pali się bursztynowe światło cały czas, ale ostatecznie, no poczekajmy na orzeczenie. Kramp jest pierwszy, 2 punkty dla Nicholsa, upadek Jędrzejaka, Robert Sabina 1, 4 do 2 dla Jasona Krampa. No Piotr, jak ty to widzisz? No cóż, wyścig nie został przerwany, bo jednak nam się nie palą tutaj te czerwone lampki, chorągiewka tutaj przez jednego z sędziów na murawie, wydaje mi się, zbyt wcześnie podniesiona. Wyścig został uznany, Kramp przyjechał pierwszy, Nichols drugi, Robert Sabina trzeci, Tomasz Jędrzejak miał upadek. Konsultować się, koledzy z wozu, jeśli mogliby nam pokazać ten kontrowersyjny moment, chodzi o upadek Tomka Jędrzejaka, poczekajmy, jest obok nas arbiter. Zobaczmy, jak to wyglądało. Piotr, może spróbuj powiedzieć, taki dynamiczny start Krampa. Będziemy mogli zobaczyć zaraz tutaj w tej chwili, czy faktycznie ktoś został dotknięty tutaj. No, może draśnięty został tutaj Tomasz Jędrzejak przez Roberta Sabinę, ale jeszcze raz będziemy mogli to zobaczyć. Tak tutaj przez moment tak o deflektor zahaczył Tomasz Jędrzejak i on tutaj upadł, ale żadnej jakiejś winy szczególnej moim zdaniem tutaj nie było żadnego zawodniku. No
jest sędzia obok nas i teraz mogę się zapytać wprost, czy wyścig zostaje zaliczony ten. Tak więc wyniki w tym wyścigu w 10 zostają uznane. Tomasz Jędrzejak wydawało się, że szybciej opuści tor. Była trochę kontrowersyjna ta sytuacja z zapalonym bursztynowym światłem. Tego czerwonego brakowało. Jeszcze raz mamy obraz. Ja chcę się przyjrzeć, czy faktycznie Tomasz Jędrzejak niewiele mógł tutaj naprawdę zrobić. On został lekko draśnięty. No, decyzja jest jaka jest, także no, tak, masz. Teraz mamy piękne ujęcie tutaj parku maszyn, tak. Są one właśnie o deflektor zostały zahaczone. No cóż, sędzia podjął decyzję o wykluczeniu Tomasza Jędrzejaka. Także musimy to przyjąć jako decyzję słuszną. I tym samym mamy 35 do 25. Do 25. 10 punktów na korzyść drużyny z Torunia. To zwycięstwo ewentualne tutaj we Wrocławiu jest Torunianom bardzo potrzebne, jeśli chodzi o rywalizację tą bezpośrednią z drużyną Top Secret Włóknia Szczęstochowa. Ja przypomnę, dzisiaj zespół spod Jasnej Góry jeździ z Polonią Bydgoszcz. Tak więc potwierdziły się też te nasze spekulacje już przed rundą play-off praktycznie można było widzieć. No ale posłuchajmy, jak będzie całą sytuację komentował Tomek Jędrzejak. Powtórki będą na pewno niezbędne za chwileczkę, będziemy z nimi gotowi. Tomek Jędrzejak sfrustrowany, nie dość, że upadłeś, jeszcze ucierpiał przednie koło, wypadły szprychy. Tak. Teraz widzimy ten moment. No tutaj dosyć ostro mi wjechał. No w sumie no, nie było jakiegoś większego faulu, no delikatnie mnie potrącił, no jedziemy tutaj o poważne punkty, no. Nie widziałem tu jakiejś większej winy, no po prostu, no troszeczkę pojechał za ostro. Faktem jest jednak, że Robert był z przodu, ty byłeś z tyłu, prawda? Tak. Tu jest takie specyficzne wyjście, no czasami trzeba uważać właśnie z wyjścia. Tam właśnie można się dobrze napędzić, troszeczkę zabrakło, bo gdybyś być może twoje tylnie koło byłoby dalej zaparte, zdążyłbyś objechać obu rywali. No, teraz już możemy gdybać, nie? Byłem czwarty, wywaliłem się na czwartej pozycji, ciężkie zawody. Słabe starty, nic dodać, nic ująć, no kiepski występ. Wypada tylko życzyć, żeby było w następnych, tak jak w tym pierwszym. No, życzyłbym sobie dwa punkty, no ale Torun to nie jest słaba drużyna. Każdy bieg jest bardzo mocno obsadzony. Trzeba mieć kapitalne starty, dobrze jechać w polu, a ja dzisiaj praktycznie nie posiadam nic z tych zalet. Zrobiło się 10 punktów, jest to szansa na to, żeby odrobić tą stratę? Zawsze jest szansa. Mamy kilka, w naszym zespole kilku zawodników tylko punktuje. Jak my się dołączymy do tego, to może się jeszcze coś zmienić. Dziękujemy bardzo. Tomek Jędrzejak udaje się już do swojego boksu. Zdenerwowany, ale chyba zgadza się z decyzją sędziego. Tomek Jędrzejak, powiem Piotr, zrobiły na mnie wrażenie jego słowa. No, prawda jest taka, że mógłby się doszukiwać winy tutaj rywala. Powiedział bardzo uczciwie, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, że no, mógł być delikatny faul, ale to był ferwor walki, stawka meczu bardzo spora. No i powiem szczerze, że jestem naprawdę pod wrażeniem postawy Tomka Jędrzejaka. Tak, moim zdaniem też nie było jakiejś takiej, no nie wiem, chamstwa na torze. No po prostu Robert Sawina chciał wygrać, Tomasz Jędrzejak nie chciał odpuścić, no i stało się jak się stało. No Tomasz niestety upadł. Jedynie co by można tutaj było zrobić, może w czwórkę puścić ten wyścig, chociaż to już w zasadzie było po pierwszym łuku, także trudno też ocenić to, co tam się stało. W każdym bądź razie bieg został zaliczony, punkty również. Tomek powinien, myślę, zrobić ten motocykl, żeby wystartować i pojechać w następnym biegu lepiej. I teraz posłuchajmy w takim razie, co ma do powiedzenia Robert Sawina, którego będziemy próbowali przepytać jeszcze w związku z tą zaistniałą sytuacją. Raz jeszcze przenieśmy się do parku maszyn. Jesteśmy i posłuchajmy oczywiście drugiej strony wydarzenia. Tomek Jędrzejak zgodził się z tym zajściem na torze. Ty prowadziłeś, ty dyktowałeś warunki. Co prawda był drobny kontakt, ale on upadł będąc na czwartej pozycji. Ojejku, jest mi bardzo przykro. Nie wiem nawet, że mieliśmy jakiś kontakt w ferworze walki, nie czuję się czegoś takiego.
myśleć tylko i wyłącznie o zajęciu jak najlepszej pozycji. No akurat dla mnie zdobyć punkt, bo było to najważniejsze w tym momencie. Dokładnie, tak to jest, jak się jedzie o punkty, to nie widać, co się dzieje z tyłu. Ty dzisiaj jesteś takim na razie cichym bohaterem, jadąc dotychczas z rezerwy w innych meczach. Dzisiaj jesteś w podstawowym składzie. Nie, jest tak, że każdy robi swoje punkty. Jest fajnie, że to, co powinienem robić, robię. Bawimy się świetnie, póki co mamy 10 punktów przewagi. I obyśmy to spotkanie wygrali, przybliżyli się do meczu w Częstochowie i to jest plan minimum na dzień dzisiejszy. Miejmy nadzieję, że również kibice przed telewizorami bawią się świetnie. Dziękujemy bardzo Robertowi Sawinie. Jak przyjmujesz słowa Roberta? No cóż, Robert miał prawo nie zauważyć tego, co się działo. Oczywiście, on na pewno tego nie czuł, bo tam nie było jakieś to bardzo mocne uderzenie. On no nie czuł, no chłopak się cieszy, że zdobywa punkty. Zarazem jest bardzo skromny, a bohaterem tego meczu niewątpliwie jest, bo zgromadził na swoim koncie 8 punktów, także do tej pory w 4 wyścigach to jest bardzo dobry wynik, tym bardziej, że Wrocław jest również mocną drużyną, jedzie u siebie. Także jest to wszystko miłe, Robert jedzie bardzo dobrze, na pewno będzie chciał jechać jeszcze w kolejnym wyścigu i równie dobrze pojechać. Przypomnijmy, że Robert Sawina to jeden z trójki zawodników toruńskiego Apatora, który w przeszłości był zawodnikiem Atlasu Wrocław, tak więc zna specyfikę tego toru, bardzo dobrze zna kibiców. No a w tej chwili rywalizuje o miejsce z Tomkiem Bajerskim. Robert Sawina 11 punktów w Szwecji w minionym tygodniu. No ale tutaj jesteśmy pod wrażeniem też tej pracy, którą wykonał nad swoimi motocyklami. Bo faktycznie jeśli chodzi o defekty, to jest chyba Robert Sawina w tym sezonie największym pechowcem. Tak jak mówiłem, aż 17 defektów do tej pory naliczyli mu ci, którzy najbardziej skrupulatnie podliczają, wypełniają programy i prowadzą te jakże ważne dla kibica żużlowego statystyki. Wyścig 11 przed nami, 5 biegów do końca zawodów. Zobaczmy, od bandy pojadą. Nichols w kasku czerwonym, Protasiewicz w żółtym, Campbell w niebieskim i Adrian Miedziński w kasku białym. Greg Hancock z parku maszyn spoglądający na rywalizację na torze. Tak więc mamy kolejne dwie zmiany. Marcin Jaguś zostaje w jego miejsce, Miedziński, Artur Boginczuk także zostaje w parku maszyn. Kolejna, bodaj już trzecia rezerwa. Tym razem Marek Cieślak sięga po Jarosława Hampela. Dość równy start, ale Jarek Hampel będzie pierwszy. Nichols próbuje powalczyć o drugą pozycję, ale świetnie też jedzie Miedziński. Nichols spada na miejsce czwarte. Jakżeż pasjonująco wygląda ta rywalizacja. Hampel pierwszy, Miedziński niespodziewanie drugi. Wraca się na miejscu przed nim, ale teraz Nichols. Fantastyczny atak, na razie bez powodzenia. Czy da radę? Nichols jest przed Protasiewiczem. Zanosi się więc na to, że na półmetku rywalizacji w tym biegu może być końcem zwycięstwo Wrocławian, ale Protasiewicz genialnie próbował pojechać. Anglika nie dał rady. Jeszcze jedna akcja Piotra Protasiewicza. Musiał jednak troszeczkę spasować. Nichols, nie wiem czy nie za szeroko, troszeczkę go wyniosło. A Jarosław Campbell pewnie prowadzi. Na miejscu drugim Adrian Miedziński, który teraz może to miejsce drugie sprawdzić. Za przybudało motocyklem Scotta Nicholsa, który tutaj walczy jak największy wojownik na świecie. Czy da radę? Nie daje rady, ale mimo to wrocławianie wygrywają ten wyścig z dwoma punktami. 4-2 i w całym meczu wrocławianie mają 29 punktów, 37 punktów mają żużlowcy z Torunia. 3 punkty dla Jarosława Hampela, 2 punkty dla Adriana Miedzińskiego, 1 dla Scotta Nicholsa i Piotr Protasiewicz. Tym razem Pepe bez punktów. Oto potwierdzenie na grafice. Hampel, Miedziński, Nichols i Protasiewicz. No i w końcu kibice we Wrocławiu mają się z czego cieszyć, bo to pierwsze zwycięstwo drużyny wrocławskiej biegowe w tym ważnym meczu Atlas kontra Apator Adriana. Taki... A forma Jarka jest genialna dzisiaj. Nie, jest doskonały, można powiedzieć, do tego momentu jest doskonały, ma 12 punktów w tej chwili. No, niepokonany, jako jedyny w tym meczu, zdaje się.
tutaj po tych punktach, które widzimy. No i bardzo dobry start Jarka Hampela, równie dobrze wyjechał Piotr Protasiewicz, który odskoczył szeroko, a doskonale pojechał tutaj Scott Nichols, który wjechał pomiędzy dwóch zawodników Zapatora. Adrian Miedziński, bardzo szybki motocykl, bardzo dobrze pojechał tutaj, nie dał wjechać Scottowi Nicholsowi, dojechał do bandy, on zagrodził tą drogę i dzięki temu mógł jechać dalej. A na to wszystko wskoczył jeszcze Piotrek Protasiewicz, który z czwartej pozycji przeszedł na trzecią i można było obserwować na dystansie cały czas walkę pomiędzy Scottem Nicholsem a Piotrem Protasiewiczem, którzy równie dobrze jechali tutaj. Piękny moment, kiedy Nichols bardzo głęboko się wpuścił w łuk, on daleko pojechał prosto, wykorzystał to i wjechał pod Piotrka Protasiewicza. Myślę, że tutaj tak, tutaj mamy jeszcze raz ten sam obrazek. To jest takie pociągnięcie proste i dalej się po prostu jedzie. Bardzo głęboko wjeżdża w łuk i on wypchnął Piotrka Protasiewicza. Następnie Nichols dojeżdżał coraz bliżej do Adriana Miedzińskiego, który bardzo dobrze, bardzo umiejętnie jechał. Tutaj aż uderzył kołem o koło Miedzińskiego. Obydwaj zawodnicy, naprawdę bardzo dobra jazda, a należy pochwalić Miedzińskiego, który doskonale jedzie w dzisiejszym meczu. Jakże to jest ważny kolejny występ Adriana Miedzińskiego, ja przypomnę, 18 lat, wicemistrz Polski juniorów, bez wątpienia najlepszy zawodnik w tej grupie wiekowej w drużynie toruńskiej, jeden z najlepszych w Polsce, no i można z nim wiązać wielkie nadzieje. Tata też kiedyś w przeszłości świetny żużlowiec, no ale przypuszczam, jeśli tak będzie rozwijała się kariera Adriana, kto wie, czy po prostu nie przeskoczy w tych dokonaniach swojego taty. To Jason Crump, również syn wielkiego żużlowca, niegdyś cała rodzina związana ze światowym speedwayem. Jason Crump teraz pozostaje w parku maszyn, no a my oglądać będziemy w wyścigu 12. Hancocka, Rickardsona, Drabika i Wiesława Jagusia. Bardzo trudna moim zdaniem teraz przeprawa przed parą wrocławską. Wiesław Jaguś, może to nie jest jego najlepszy występ w meczu ligowym. Znacznie lepiej ostatnio jechał w Szwecji, 10 punktów, zawodnik, który już tak naprawdę 12 lat ściga się na żużlu, 28-letni Wiesław Jaguś, dzisiaj troszeczkę słabiej, no ale jego partnerem jest niebyle kto. Tony Rickardson, który również spisuje się w tym meczu bardzo dobrze, tylko raz przyjechał za plecami Jarosława Hampela. Hancock, Rickardson, Drabik i Jaguś. Taśma w górze, Rickardson. Chyba będzie pierwszy, walczy o drugie miejsce, Hancock, blisko krawężnika, bo jakoś, ale Amerykanin nie dał się przejść, jest na miejscu drugim, jest dosyć blisko Rickardsona, Jakuś jedzie trzeci, Drabik na miejscu czwartym, prowadzi Rickardson, pewnie wchodzi w drugi miraż. Traci do niego kilka metrów Greg Hancock, za Amerykaninem Jakuś, no i niestety dla kibiców wrocławskich znowu nie Drabik, po raz kolejny na czwartym miejscu. Rickardson, Hancock, Jaguś i Drabik. Jeśli tak dojadą do mety, wówczas torunianie znów będą mieli prowadzenie różnicą 10 punktów. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Rickardson. Wszystko wskazuje na to, że torunianie wygrają 4-2. Rickardson, drugi jedzie Hancock. Jaguś obejrzał się. Drabik już pokrzywny w tym meczu, w tym biegu raczej nie zrobi. 3 punkty kolejne dla Tony Rickardsona, 2 dla Hancocka, 1 dla Jagusia. Sławomir Drabik bez punktów, no i 31 punktów dla drużyny Atlasu i 41 punktów dla drużyny Apatora Adriany Toruń przed tymi biegami nominowanymi. Jeśli wrocławianie chcą wygrać to spotkanie, no to będzie im, powiem tylko tyle, bardzo trudno, to na 3 biegi po 5-1. Przy tej dyspozycji torunian, śmiem twierdzić, tutaj tak nieśmiało powiem, że torunianie są w tej chwili w znacznie, znacznie lepszej sytuacji. Ja mogę powiedzieć, że zdecydowanie poza zasięgiem są torunianie, bo 3 biegi po 5-1 to jest mało możliwe, choć wykonalne. I no cóż, w ekipie wrocławian Jarek Hampel zapewne pojedzie w biegach nominowanych 2 razy i on zdobędzie jakieś punkty. No i Nichols, Hancock, wydaje mi się, że jest to za mało, po prostu cała drużyna by musiała pojechać, a tutaj bardzo dobrze wystartował spod taśmy Greg Hancock. Jeszcze lepiej dojechał do krawężnika Tony Rickardson, który w następnej fazie odjechał szerzej, pojechał w usypane i on objął prowadzenie tutaj w tym łuku.
Greg Hancock dojechał na drugiej pozycji, w zasadzie też niezagrożony. Bardzo dobrze pojechał Wiesław Jaguś, o którym mówiliśmy, że może dzisiaj nie za wiele punktów, ale jednak te punkty są bardzo decydujące i potrzebne i on je zdobywa dla swojej drużyny. Natomiast no, można powiedzieć, że słabo pojechał Sławomir Drabik, który no, przyjechał na czwartej pozycji. A w tym biegu można byłoby się przypatrywać, jak doskonale jedzie to Tony Rickardson i jego wejścia w łuki i pewne prowadzenie motocykla, naprawdę coś fantastycznego, warto na to popatrzeć i doceniać wielką klasę tego zawodnika. Drodzy, tak, tutaj jeszcze tak mieliśmy obrazek Otto Weiss, mechanik niemiecki. W dzisiejszym meczu zwróciłem również uwagę, bo współpracuję z Tony Rickardsonem. Ciekawa rzecz, czy Tony Rickardson zmienił mechanika, czy może tylko na jeden mecz Otto Weiss się tutaj pojawił. Jak wiadomo, Weiss doskonale zna ten tor, on wie, jakie motocykle tutaj przygotowywać. Być może jakieś wskazówki udziela Rickardsonowi. Taki rozmowa, to jest też mechanik, który pracuje od Otto Weissa, zdaje się, że jest to Węgier, który mu pomaga w składaniu tych motocykli. I oni sobie no, wymieniają rady, czy wyżej, czy niżej te motocykle poprzekładać zębatkami. Ja myślę, że Rickardson dzisiaj korzysta być może z silnika Otto Weissa. Jeżeli nie, to na pewno z porad, które Weiss na pewno ma wielkie i on może wiele przekazać takiemu zawodnikowi. U Otto Weissa kupiony też został ten silnik GM-u, który pierwotnie miał być przeznaczony dla Scotta Nicholsa, to o czym mówiliśmy na początku, ale tak jak powiedziałem, bo to słuszna jest postawa działaczy, że nie można fundować po prostu nowego motocykla zawodnikowi, który zajmuje drugie miejsce w rywalizacji o tytuł indywidualnego mistrza świata, tak jak to miało miejsce, ale trzeba też przyznać, że Scott Nichols wziął sobie chyba do serca krytykę, która na niego spadła, bo dziś obok Jarosława Hampela jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem drużyny wrocławskiej. Tak, no Nichols można powiedzieć, że przez kilka meczy ligowych w Polsce jechał, no cóż, można powiedzieć śmiało, że bardzo słabo. On bardzo słabo jechał. Dzisiaj już widać, że jest to zawodnik, który w zasadzie potrafi jechać, tyle że no nie wiem, co go skłaniało do... Może słabsza postawa, może był zmęczony, może motocykle nie grały jak należy. Dzisiaj można powiedzieć, że jedzie dobrze i na pewno działacze z Wrocławia są już zadowoleni z postawy Nicholsa. A już mi się... Słuchaj, w 13 biegu pojedzie tak. Drabik pojedzie czerwonym. To ma same zero. I za pustkę pojedzie Hampel. Może. Teraz w biegu 14 za Boginczuka pojedzie Hampel czerwony. I Jędrzejak niebieski. Potem pojedzie Henkow czerwony i Nichols niebieski. Widzieli przed chwilą Państwo klasyfikację dotyczącą zdobyczy indywidualnych, punktowych wszystkich zawodników. Dla mnie bohaterem tego meczu jest niewątpliwie Jarosław Hampel, który w biegach nominowanych, wyczułeś tę sytuację, Piotr, pojedzie dwa razy. Teraz poznajmy skład drużyny Apatora na biegi nominowane. No mogę podawać? W białym wieku Jaguś. Nie, w żółtym, przepraszam, w żółtym wieku Jaguś. Tak, teraz w białym Marcin Jaguś, a pojedzie za niego Miedziński. Tak? Teraz z
pierwszego toru w żółtym Savina, 14. Protasiewicz, tak? Teraz w żółtym Ricardo i w białym Kraw. Od nich mamy? Tak można? Tym samym wszystko jest już jasne dla tych, którzy gdzieś w Toruniu, gdzieś w Polsce, gdzieś za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, w Niemczech, w Wolfsburgu śledzą to, co dzieje się w polskiej ekstralidze żużlowej w meczu Atlas Wrocław kontra Apator Adriana. Przypominamy, skład wyścigu 13. Wiesław Jaguś, Sławomir Drabik, Adrian Miedziński i Jarosław Hampel. Bieg 14. Hampel raz jeszcze, Savina, Jędrzejak i Protasiewicz. I bieg 15. No, bardzo często jest taka sytuacja w polskiej ekstralidze żużlowej. Proszę posłuchać, jaki to jest skład. Richardson, Hancock, Kramp i Nichols, czyli to jest, raz jeszcze można śmiało powiedzieć, skład na finał którejś z eliminacji Grand Prix. W tym finale ostatnim w Göteborgu nie miał szczęścia, zabrakło mu w tym najważniejszym momencie Jason Kramp, który miał defekt na starcie. No najlepiej niech sam opowie może o tym, co stało się w Göteborgu i jak dzisiaj odnajduje się we Wrocławiu. Jason Kramp razem z nami w parkingu, za chwileczkę porozmawiamy o Grand Prix. Last night was fantastic for the Aussie nation and everyone. You missed the start. What was that? I've heard something about the engine stopped and about the chain. What was it? No, it was a problem with the engine that we had last night, and it was very unfortunate because I felt I was on good form last night and possibly with a shout of the win, but you never know, and you know, I'll just go to the next Grand Prix in Prague with an open mind and try and have a good result there. Do Pragi jadę z otwartym umysłem, aby sprawić sobie tam niespodziankę i pojechać po dobry wynik. Dostaliśmy różne informacje o tym, co się stało w finale, czy stanął silnik, czy spadł też łańcuch. Okazało się, że silnik zawiódł Jasona, a był to wspaniały dzień dla Australijczyków, którzy mogli być nawet w trójkę na podium. So you've been focused every time you go into Grand Prix, and can I call you now Jason Unlucky Crump after two missing A finals? Well, it hasn't been the best run of luck, but you know, from the situation we've been in the last couple of Grand Prix, you know, things can only really get better from here on in. So, you know, Slovenia was unfortunate. That was a mechanic, that was an error, you know, by a member of my staff. And, you know, unfortunately last night, engine parts break, and sometimes it doesn't matter how often you replace them, sometimes they let go. And last night was just a bad luck again. Zapytałem Jasona, czy mogę go nazywać Jason Pechowiec Kramp. Mówi, że w zasadzie tak, bo tego pecha już w tym sezonie wystarczy. Czasem jest to złośliwość rzeczy martwych, no a czasem cóż. Na koniec poproszę go, żeby zdjął czapkę i zaprezentował bardzo ciekawy rysunek, który jest na niej zamieszczony. Would you be so kind and take your hat off, please, and present the funny drawing about Jason. To jest właśnie mały Kramp. This is a little Jason Kramp. Second on the world. Thanks very much. No problem, thanks. Dziękujemy bardzo, na żywo. Drugi zawodnik na świecie z parkingu. Raz jeszcze przypomnijmy sobie zawodników, którzy ścigać się będą w biegach nominowanych. Drabik, Miedziński, Hampel, Jaguś, bieg 13. Chwilę później pojadą Savina, Hampel, Protasiewicz, Jędrzejak i na deser w wyścigu 15. Hancock, Richardson, Nichols i bohater ostatniej rozmowy Jason Kramp. Przed nami rywalizacja we wyścigu 13. Spójrzmy, jak są ustawieni zawodnicy, którzy w tej chwili szukają tego najlepszego miejsca gwarantującego wystrzelenie spod taśmy, pomknięcie w kierunku wirażu. Sławomir Drabik. No może teraz będzie okazja do tego, aby powalczyć o punkty. Wyścig 13. Jaguś, Hampel, Miedziński i Drabik, jak do tej pory niepokonany Jarosław Hampel, może być faworytem, może wchodzić za faworyta w tym biegu, ale również wielkie oklaski w tym meczu dla Adriana Miedzińskiego, który sprawił tu kilka miłych chwil dla blisko 70-osobowej grupy kibiców z Torunia. Drabik, Jaguś, Hampel, Miedziński wyją motocykle taśma w górze. Jarosław Hampel, ale blisko niego Jaguś. Hampel musi się namęczyć trochę, aby być pierwszym. Jest Hampel, drugi jedzie w kasku żółtym.
Trawik walczy szalenie o ten jeden punkt z Biedzińskim i przechodzi juniora Amadora. Teraz jeszcze Trawik musi przeskoczyć Jagusza, jeśli wrocławianie marzą o tym, aby powalczyć w tym meczu o zwycięstwo, ale będzie mu bardzo trudno. Hampel, spora przewaga nad Jagusiem między zawodnikiem Amadora a Trawikiem. Kilka metrów, może 4, może 5 metrów różnicy. Trawik nie rezygnuje, za chwileczkę rozpocznie się ostatnie okrążenie. Teraz Trawik powinien bliżej zejść do krawężnika, takie miałem wrażenie, ale jednak ta różnica między tymi zawodnikami, jeśli chodzi o odstęp, naprawdę spora. Jarosław Hampel chyba wygra ten bieg, jemu zapiszemy 3 punkty. Wiesław Jagusz nie jest w stanie odebrać juniorowi aplauzu zwycięstwa. Trzeci przyjeżdża Trawik, który wyprzedził Miednickiego i tym samym 4-2 dla wrocławian. To oznacza 35 punktów dla drużyny wrocławskiej i 43 punkty dla drużyny z Toronia. Jarosław Hampel zwycięzcą wyścigu 13. No i jeśli teraz wygra w wyścigu 14, to będzie genialny. Tak, to już by było bardzo miłe na pewno dla Jarka, bo po zdobyczy, no w tej chwili Jarek po 5 wyścigach ma komplet 15 punktów, jeżeli zdobyłby ich 18, to na pewno byłby bardzo uradowany. Ja myślę, że już w tej chwili spokojnie Jarka można pochwalić, bo jest to najlepszy na pewno zawodnik z drużyny wrocławskiej, a w dzisiejszym meczu jak na razie okazuje się, że też. No życzę mu tego, żeby jeszcze ten jeden wyścig udało mu się wygrać, bo to na pewno jest takie spełnienie, zrobić 18 punktów dla zawodnika. Jeżeli mu się to nie uda, trudno, i tak pojechał dość dobrze. To jest ten optymalny punkt formy Jarka Hampela, bo przecież przed nim też udział w Grand Prix, ale najważniejszym startem na pewno będzie 13 dzień września, finał indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Tak, ja myślę, że na ten turniej indywidualny Jarek się bardzo szykuje i na pewno może tutaj potrenować sobie w lidze i właśnie on pokazuje, jak doskonale wyjeżdża dzisiejszego dnia ze startu. Jak jemu ten tor pokazuje, jak go zna i jaką ścieżką należy jechać. I Jarek dzisiejszego dnia no, jak na razie jest bezbłędny. Wiesław Jagłoś tu również świetnie wyszedł spod taśmy, dowiózł drugą pozycję. On zdobył dzisiaj na pewno bardzo ważne punkty dla swojej drużyny i na pewno jest też oczkiem do sukcesu, do tego, aby Toruń dzisiejszego dnia wywiózł z Wrocławia no, najważniejsze punkty, czyli dwa, które będą gwarantowały albo zbliżały do medalu złotego. A Jarek, no piękne prowadzenie motocykla, Adrian Miedziński powalczył ze Sławkiem Drawikiem, który no w zasadzie bez pardonu wszedł tutaj również pod Adriana, nie pozwolił mu się wślizgnąć i Sławek Drawik dzięki temu mógł dowieść jeden punkt, który był dla niego na pewno ważny, bo to jedyny jego punkt. Adrian Miedziński już całkiem na spokojnie przyjeżdża na czwartej pozycji, bo ten wynik można powiedzieć, że w tej chwili jest niezagrożony, a zwycięstwo no, Torunia po części już jest przesądzone. Zawodnicy z biegu 14. Robert Sawina, Jarosław Hampel, Piotr Protasiewicz, Tomasz Jędrzejak. Mamy jeszcze jedną przerwę. Mam nadzieję, że to już będzie ostatnia przerwa ze względu na udział w kolejnym biegu, 13 i 14 Jarosława Hampela. Uśmiechnięty Jason Kramp. Ten zawodnik w środę wygrał jubileuszowy turniej organizowany przez Craiga Boysa. W finale pokonał Adamsa, Hamila, Richardsona. Zawody rozegrano w pół i Jason Kramp jest według statystyk najlepszym zawodnikiem Apatora, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe. Zdecydowanie jest z liderów. No on i Richardson to potęga drużyny toruńskiej. Wtóruje im Piotr Protasiewicz. Jason Kramp uśmiechnięty, no ale czasami bywa też taki ekscentryczny. Czasami nie potrafi opanować złości, jak mu coś nie wyjdzie. Widzieliśmy już kilka takich zachowań na antenie telewizyjnej, ale jest mimo to zawodnikiem przeze mnie bardzo lubianym na pewno. Na pewno przedstawia wielką klasę i jest bardzo dobrym zawodnikiem. Ja miałem obraz też go obserwować w Szwecji, gdzie doskonale jedzie w lidze szwedzkiej. Natomiast Tomasz Bajerski, ostatnio 11 punktów w Szwecji. No niech powie, co ma do powiedzenia Tomasz Bajerski, dziś rezerwowy. Dokładnie, Tomek Paweł przypomniał ten fantastyczny wynik ze Szwecji. 11 plus 1 zdaje się i twoja drużyna Piraterna ma wielką szansę awansować do szwedzkiej Elitserien.
Tak, mamy szansę. Za tydzień mamy ostatnie spotkanie u siebie w Motali z Avestą. Także jeżeli wygramy to spotkanie, awansujemy do Ekstraklasy. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Oglądasz ten mecz z trybun, z parkingu w zasadzie. Powiedz, jak to na pewno wpływa inaczej na zawodnika? Byś chciał na pewno jechać w tym spotkaniu? Tak, oczywiście, ale tutaj była decyzja trenera, że ja będę rezerwowym. Nie wiem, czym się sugerował trener, ale to myślę, że trzeba jego o to zapytać. Oczywiście chciałbym jechać. Najważniejsze jest to, że to spotkanie po prostu wygrywamy. Bardzo pewny sukcesu swojej drużyny Tomek Bajerski na gorąco z parkingu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. 16 miejsce w Grand Prix Skandynawii, 11 miejsce w klasyfikacji generalnej. Tomasz Bajerski, zawodnik Apatora Adriany Toruń. Już jest pewny swego, że Toruń to spotkanie wygra. No tu jest jedyna taka szansa, że po prostu jeśli wrocławianie wygraliby oba biegi po 5-1, wówczas ewentualnie mielibyśmy remis. Ale to zadanie jest piekielnie trudne. Kampel, Sawina, Jędrzejak Protasiewicz już przygotowani. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo trudne, bo Jarek Kampel co prawda może wygrać. Robert Sawina dzisiejszego dnia jest bardzo szybki. Tomasz Jędrzejak niestety nie jedzie najlepiej. Piotrek Protasiewicz swoje punkty też zbiera, także ten wyścig, zobaczymy jak on się potoczy, ale moim zdaniem nie będzie to wynik 5-1 dla Wrocławia. Tony Richardson chyba ten wyścig oglądał będzie z monitora telewizji Polsat, który jest zamontowany w parku maszyn. No ale spójrzmy na ustawienie zawodników w wyścigu 14. Tomasz Jędrzejak w kasku niebieskim, w białym Piotr Protasiewicz, w czerwonym Jarosław Kampel, Robert Sawina w kasku żółtym, najbliżej krawężnika. Takie pola zajęli zawodnicy walczący o punkty w wyścigu 14. Jeszcze Jarosław Kampel próbuje najlepiej ustawić swój motocykl. Fantastyczne starty w tym meczu, jeździ fantastycznie, dwa razy wygrał z Richardsonem, z Krampem. Później także kolejnych 5-3 biegi wygrane. No i teraz po prostu za nie mówiłem, Jarosław Kampel po raz kolejny jest pierwszy. Sawina drugi, Protasiewicz trzeci, a Tomek Jędrzejak jedzie na pozycji czwartej, jeśli takim wynikiem. Podziałem po 3-3 zakończy się ten bieg, wówczas Torunianie już mają kolejne dwa duże punkty meczowe w kieszeni, ale Tomek Jędrzejak nie rezygnuje, próbuje przeskoczyć Roberta Sawinę. Zadanie bardzo trudne, Jędrzejak szeroko teraz próbuje ściąć, ale Torunianie na miejscu drugim i trzecim, Protasiewicz przed Sawiną, a pewnie prowadzi Jarosław Kampel, który jedzie po fantastyczny komplet. 6 startów i 6 trójek, w sumie 18 punktów. Nieszczęście na to, że wyścig zostaje przerwany, bo zbierał się Robert Sawina, który zderzył się z Tomkiem Jędrzejakiem. Wyścig został przerwany. Tomek Jędrzejak i Robert Sawina. Tak, ten wypadek można było przewidzieć, bo Robert Sawina w zasadzie od wejścia tylko w łuk próbował ciągnąć Tomka Jędrzejaka do bandy, no i go można powiedzieć, że wrzucił w tą bandę, jeszcze Roberta podniosło. No chęć zwycięstwa jest w zasadzie chęcią zwycięstwa, ale to można powiedzieć chyba nie fair już było. Oby Tomasz Jędrzejak wstał i żeby nic mu się strasznego nie stało. Są lekarze przy drugim wicemistrzu indywidualnym Polski, Tomasz Jędrzejak. Czekamy na powtórki tego, co wydarzyło się kilkadziesiąt sekund wcześniej. Piotr Protasiewicz zostaje wykluczony. Taka jest decyzja sędziego. Panowie, prosimy o ewentualnie powtórkę, ale jeszcze nie jest to decyzja stuprocentowa. Robert Sawina zostaje wykluczony, tak wstępnie decyduje sędzia, ale na pewno tutaj wiele dałoby nam wyjaśnienie tej sytuacji, jeśli znaleźlibyśmy gdzieś na naszych taśmach właśnie ten moment. Tak, już tutaj mamy cały czas obraz, jak Robert Sawina dość szeroko jedzie. W tej chwili oni się tutaj na prostej stykają rękoma. Robert Sawina bardzo daleko próbował pociągnąć. Tomasz Jędrzejak jechał szeroko. I tutaj będzie moment, jak Roberta Sawinę lekko mu podniosło koło, tak w tej chwili go pociągnęło, no i w zasadzie
Tomasz Jędrzejak, no już było to nieuniknione, żeby nie uderzył. Niestety dla Tomka bardzo mocno dostał tutaj motocyklem. Jego zabrał ten hak, na którym się trzyma prawą nogę i można powiedzieć, że ten motocykl dobił go w bandę tym motocyklem. Teraz należy tylko spodziewać się, żeby Tomkowi nic szczególnego się nie stało. Ale bardzo przykry upadek. To jest, proszę Państwa, telewizja. Ja przyznam się szczerze, jestem w dreszczach całych, jak zobaczyłem powtórkę tego wypadku. Tak, na pewno jest to bardzo groźny wypadek. No, wydaje się, że nie musiało do tego dojść. Tomasz Jędrzejak już tutaj w gorsecie. Bardzo, bardzo mocno, całym impetem w zasadzie, on uderzył głową w bandę i... Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby zawodnika praktycznie przenieść w tej samej pozycji na nosze. Zamknięte oczy Jacka, mam nadzieję, że to jest tylko wyraz bólu. Ten wypadek był tragiczny, jeden chyba najgorszych tutaj. Sytuacja jest dramatyczna. Tu ja powiem Państwu, co się dzieje. Panie, które pracują w sekretariacie, wręcz popłakały się, oglądając ten tragiczny wypadek. Tomek Jędrzejak cały czas na torze. Zrobiło się naprawdę bardzo dramatycznie. Raz jeszcze ta sytuacja. Tutaj już zawodnicy się zostawili. Robert Sawina wypada tak z motocykla. Wypuścił motocykl, który zabrał Tomka Jędrzejaka i go po prostu, można powiedzieć, że go dobił do bandy. Bardzo wyraźnie było widać, jak Tomasz Jędrzejak obojczykiem, lewą stroną, całym barkiem uderzył tym całym impetem w bandę. Chętnie w takich sytuacjach w ogóle przestałbym się odzywać. Brawami żegnają Różowca Atlasu Wrocław miejscowi kibice. W tej chwili pozostaje nam się modlić, trzymać kciuki o to, aby Tomek Jędrzejak był po prostu tylko poobijany. Karetka nie zjeżdża z toru, Tomek jest na noszach. Jest obok niego oczywiście ekipa lekarska, jest Marek Cieślak. Trener Zombik, pojawił się Jason Kramp. Sami zawodnicy przecież wiedzą, co to znaczy. Tak, zawodnicy przy takich upadkach są bardzo solidarni i większość się interesuje tym, co się stało koledze. No, trenerzy, wiadomo, martwią się o swojego zawodnika. Oni też chcą wiedzieć jak najwięcej. Na pewno trzymają kciuki, aby zawodnik po prostu był zdrowy. W ferworze tego, co wydarzyło się kilka minut temu, dotarła do nas informacja, że to Piotr Kołtasiewicz został wykluczony, co oczywiście było drobnym błędem wynikającym, przypuszczam, że właśnie z tego wypadku, który to ten błąd trafił do nas z sekretariatu zawodów. Tu raz jeszcze coś. Ja tutaj w tej chwili też próbuję nasłuchiwać. No teraz po prostu dla nas będą te najważniejsze informacje dotyczące zdrowia Tomka. Atlas Wrocław jest chyba najbardziej sponiewieraną drużyną w tej chwili, w tym sezonie. Przypomnijmy, zaczęło się od Jarka Hampela, później ten makabryczny wypadek Krzysztofa Cegielskiego. No ale też nie zapominajmy, że groźne kontuzje dopadły Jacka Krzyżaniaka. Kontuzjowany był Mirek Kowalik. Zawodnicy zagraniczni Sullivan, Rickardson. Ten sezon zapisze się w historii Speedwaya naprawdę czarnymi jak węgiel literami. Karetka opuszcza Stadion Olimpijski. Wielu telewidzów, wielu kibiców dokładnie jest po prostu, no nie wie, jak po prostu trudno jest w takim momencie
nie kryć emocji, ten na pewno mój drżący głos, ale to jest po prostu efekt tego fatalnie wyglądającego upadku. Robert Sawino zostaje wykluczony. I w takim układzie decyzja może być jedna tylko, ponieważ nie można sięgać już po rezerwę. Po prostu tej rezerwy nawet nie ma w drużynie wrocławskiej. To tak na marginesie. Jarosław Hampel kontra Piotr Protasiewicz. Ale ja powiem tak, w tej chwili to już jest jakby mniej ważne. Naprawdę najważniejsze jest w tej chwili to, aby Tomek Jędrzejak był zdrowy. Nie wiem, czy po prostu karetka jednak nie pojedzie do szpitala. Tak, te zamknięte drzwi z hukiem mogą świadczyć o jednym. Za chwilę otworzy się brama wyjazdowa. Jeszcze tego brakuje. Próbują lekarze. Nie wiem, czy sprawdzają w tej chwili nerwy, czy... Czy w takim przypadku jest wszystko sprawdzane, łącznie z tym, czy zawodnik ma maczugę i tak dalej, a kolejna rzecz, zawodnik po prostu jedzie do szpitala, no i kompleksowe badania po prostu wszystkiego przechodzi. Tutaj mamy obraz, tak, rodzina Tomka Jędrzejaka. Rodzina Tomka Jędrzejaka w parku maszyn. Karetka, miałem wrażenie, że już opuszcza park maszyn. Drodzy Państwo, wróćmy w tym bardzo przykrym momencie na tor. Robi się coraz ciemniej. Dwóch zawodników walczyć będzie o punkty w wyścigu 14. Jarosław Hampel kontra Piotr Protasiewicz. Hampel w kasku czerwonym, Piotr Protasiewicz w kasku białym. Robert Sawina z tego wyścigu został wykluczony jako sprawca nieszczęścia Tomasza Jędrzejaka, którego nie można zastąpić, stąd tylko dwóch zawodników, stąd też i wynik w tym meczu będzie nietypowy. Jeszcze minutę mają zawodnicy na to, aby wstawić się pod taśmą maszyny startowej. Na pewno wygrana już w tej chwili jest dla Patora, bo w tym wyścigu, kiedy Jarek wygrałby ten wyścig, byłoby 3-2, także już jest po wszystkim. Taśma w górze. Jarosław Hampel jest pierwszy, Piotr Protasiewicz jedzie drugi. Hampel szeroko, Protasiewicz, miałem wrażenie, nieco bliżej krawężnika, ale też szerzej poprowadził ten motocykl. Trudno będzie Piotrowi nawiązać walkę z wyśmienicie przygotowanym do tego spotkania Jarosławem Hampelem, który jedzie po komplet. W 6 startach zanosi się na to, że walczy 18 punktów. Prosta, za chwilę wiraż i ostatnie okrążenie. Protasiewicz drugi, Hampel pewnie na prowadzeniu mniej więcej, nie wiem, może nawet 11 metrów różnicy między tymi zawodnikami. Hampel cały czas pierwszy, 3-2. Wygrana wrocławian, na to się zapowiada. Jarosław Hampel 3, Protasiewicz 2, wrocławianie 38, o 45. Zawodnicy toruńscy wygrywają to spotkanie. Ja może jednak poproszę kolegów z wozu, aby w miarę możliwości jak najszybciej, jeśli jest to tylko wykonalne, dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja związana z Tomkiem Jędrzejakiem. Będziemy mieli rozmowę z doktorem, przenieśmy się, bo to jest w tej chwili chyba dla mnie najważniejsze. Oczywiście, że tak, czysty komplet Jarosława Hampela to wspaniała sprawa, ale najważniejsze, co się dzieje z Tomkiem Jędrzejakiem, jest potłuczony. Było podejrzenie jakiegoś urazu ręki? Tak, było podejrzenie urazu ręki, ale to wyjaśniło się, nie widać. Ma stłuczony bark. Prześwietlimy mu ten, a w stanie ogólnym jest dobry. Czyli broń Boże, nie podejrzewamy żadnych złamań. Żadnych złamań nie podejrzewamy w tym. Dziękujemy ślicznie, to jest najsympatyczniejsza wiadomość dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy bardzo, na gorąco z parkingu. Z Tomkiem Jędrzejakiem, oprócz bólu oczywiście, jest wszystko w porządku. Chwalić
niebiosa, po prostu kamień spada z serca, bo Państwo tego nie widzieli, co tutaj działo się na wieżyczce sędziowskiej. Ja to powtórzę raz jeszcze i to nie jest absolutnie żadna grana emocja. Proszę sobie wybić to z głowy tu po prostu po tych makabrycznych powtórkach tego wypadku Tomka Jędrzejaka. Po prostu polały się łzy. Całe szczęście, że zdrowie Tomka to jest najważniejsze i miejmy nadzieję, że na tych potłuczeniach się zakończy. Przed nami wyścig piąty, chyba już nawet nie będzie czasu na to, aby zobaczyć powtórkę wyścigu 14, który był tak naprawdę wyścigiem bez historii. Pewna wygrana od początku Jarosława Hampela, który jest najlepszym zawodnikiem tego spotkania, mimo iż Atlas Wrocław przegrywa. A przed nami na deser pojedynek mistrzów, jak można by rzec. Pojedynek, który zamknie rywalizację w meczu Atlas Wrocław, Apator Adriana Toruń. Richardson, Kramp kontra Hancock Nichols. I na myśl wraca mi mecz sprzed tygodnia, kiedy to torunianie podejmowali u siebie drużynę z Częstochowy. Przegrywali. Ratowało ich tylko podwójne zwycięstwo. I tak też się stało, kiedy to pokonani zostali żużlowcy spod Jasnej Góry. W ostatnim biegu 5-1. Genialne emocje, genialny wyścig. Genialna postawa pary toruńskiej Kramp Richardson. Wywiezienie Holty i partnera na 5-1. No i całe zwycięstwo w całym meczu 46-44. To zwycięstwo już jest niezagrożone po 14 wyścigach. W 15 biegu zobaczymy od bandy Jasona Krampa, Scotta Nicholsa, Tony Richardsona i Grega Hancocka, który ustawił się w żółtym kasku. Ustawia się jeszcze cały czas najbliżej krawężnika. Czasu do rozpoczęcia tego biegu pozostało już niezbyt dużo, 22 sekundy. Podprowadzający zaprosił już wszystkich. Jako ostatni dojeżdżają Hancock i Jason Kramp. No i czekajmy na piękny speedway w 15 biegu meczu Atlas. Równo, ale chyba Richardson pierwszy. Ale niespodzianka to czwarta pozycja Krampa, który teraz toczy wielki bój z Hancockiem. Australijczyk wygrywa, ale Scott Nichols jest naprawdę upadek Krampa. Na szczęście niegroźny Jason Stang i Dean Storm. Tak też zrobi Australijczyk. Na prowadzeniu mamy Nicholsa. Drugi jedzie Tony Richardson. Za nimi Greg Hancock, Jason Kramp zjeżdża z toru. Zanosi się w ostatnim biegu na zwycięstwo Wrocławia w stosunku 4-2. Tak przynajmniej to wygląda w tym momencie. Na prowadzeniu Nichols, drugi jedzie Richardson, na miejscu trzecim mamy Hancocka. Ostatnie okrążenie. Nichols, Richardson i Hancock. Przypomnę upadek Jasona Krampa. Scott Nichols próbował tutaj ratować zespół Atlasu, ale nie udało mu się to do końca. Wygrywa wyścig 15, wygrywają wrocławianie w stosunku 4-2. Nichols pierwszy, Richardson drugi, Hancock trzeci. 42 punkty dla Atlasu Wrocław i 47 punktów dla drużyny toruńskich Aniołów. Ja mówiłem, że jeśli torunianie wygrywali w ostatnich 10 latach we Wrocławiu, to wygrywali minimalnie. I tak też się stało dziś. Zwycięstwo 47-42. Brakuje tego jednego punkcika, to za sprawą tej historii w wyścigu 14. Zadowolony Richardson. Nie jest to radość z indywidualnego zwycięstwa, a drodzy Państwo, my będziemy się powoli żegnać, jeszcze szybciuteńko rozmowy, ale ci wierni widzowie Polsatu Sport, mamy dla Państwa informacje. Zmieniamy ramówkę. Za chwilę, Piotr, dwa słowa. Bardzo ważny set, nie wiem, czy to chyba już decydujący w meczu Polska-Rosja. Za chwilę na żywo na antenie Polsatu Sport. Podsumujmy krótko i szybko ten bieg i ten mecz. Wyścig na deser doskonały.
Scott Nichols, bardzo ładna postawa, szeroko rozpędzony, zdołał pokonać Tonyego Richardsona, następnie oddalał się coraz bardziej. Jason Crump bardzo szybko, nie chciał uderzyć w Richardsona, usiadł na tyłek, on złapał uślizg, no dzięki temu nic szczególnego na torze się nie wydarzyło. Pozostali zawodnicy dojechali na tych pozycjach, które utrzymali po starcie. Na deser bardzo dobra czołówka, bardzo fajny wyścig. Drodzy Państwo, tak więc zwycięstwo Apatora wydaje mi się, że jednak zasłużone, bo było więcej zawodników, którzy gwarantowali punkty, jeździli bardziej równie. No, Hampel sam meczu nie wygra i zapewne potwierdzi to Marek Cieślak, a także Jan Zombik. Posłuchajmy trenerów. Dokładnie tak, po raz ostatni dzisiaj w parkingu. Na szczęście przypominamy, że Tomkowi Jędrzejakowi nic oprócz dosyć bolesnego potłuczenia barku, nic się nie stało. Przed chwileczką założony opatrunek powrócił do szatni o własnych siłach, to jest najważniejsze. Dzisiaj w środku Marek Cieślak, kiedy jedzie 2,5 zawodnika, w zasadzie to meczu nie można wygrać. No tak właśnie dzisiaj wyglądała moja drużyna, że no, pojechało 2,5, tak pan dobrze to mówi. Nie wiem dlaczego Sławek Drabik dzisiaj jest taki blamasz potworny, wczoraj jechał dobrze, został wicemistrzem Europy, a dzisiaj przegrywał tutaj z Kretesem. Tomek Jędrzejak również też pojechał bardzo słabo, jak na to, co jeździ tutaj na swoim torze. Także no cóż, pozostaje mi tylko pogratulować Jankowi, nam iść popłakać w kącie i wszystko. Dziękujemy za miłe gesty. Za chwileczkę trener Jan Zombik. Ja tylko jeszcze powiem, że wspaniale zachowywała się i publiczność wrocławska, i toruńska, którzy na przemian skandowali to nazwisko Krzysztofa Cegielskiego. To upadających dzisiaj na szczęście niegroźnie zawodników. Troszeczkę ciemno już nam się zrobiło, szczęśliwie dla Apatora. I ten mecz wydawać by się mogło, że dość łatwy, ale żaden łatwy nie jest. Zwycięstwo przyszło bardzo trudno. No jak każdy mecz w Ekstralidze jest bardzo trudny i tutaj nie można powiedzieć sobie zaraz na początku, że jedziemy, wygramy na luzie. Każdy bieg był trudny, każdy bieg decydował o tym końcowym rezultacie. Na pewno nasi zawodnicy stanęli na wysokości zadania, tak jak i młodzieżowcy, takie jak i seniorzy. No może nie miał szansy dzisiaj Tomek Bajerski wyjechać, no ale jak jechał równo zespół, to uważam, że tu już nie musiałem robić roszad. Dziękujemy ślicznie. Za tydzień sytuacja się odwraca. Jedziemy do Torunia, gdzie Apator Adriana Toruń, dzisiaj zwycięski w stolicy Dolnego Śląska, podejmować będzie właśnie wrocławski Atlas. Na koniec jeszcze raz gorące pozdrowienia dla Krzysztofa Cegielskiego, całej ekipy i wszystkich ludzi, którzy byli dzisiaj w parkingu. Dziękujemy serdecznie. Łukasz Bęc był tradycyjnie reporterem. Drodzy Państwo, przypomnijmy sobie już tak na koniec, jak punkty zdobywali zawodnicy w poszczególnych drużynach. Apator Adriana, Richardson 15, Kramp 11, Sawina 8, Protasiewicz 6, Miedziński 4, Wiesław Jaguś 5, Marcin Jaguś i Tomasz Bajerski nie jechali w tym meczu. I Atlas Wrocław, tutaj komplet 18 punktów, Jarka Hampela, Scott Nichols 13, Greg Hancock 8, o reszcie trudno powiedzieć coś dobrego, Tomek Jędrzejak 2, ale waleczny. Sławomir Drabik w ostatnim biegu dopiero jeden punkt. Puska, Boginczuk zerowy dorobek. I spójrzmy, jak przedstawia się zestaw par na 18. kolejkę. My zapraszamy Państwa na retransmisję meczu Apator Toruń, Atlas Wrocław. Druga para Plusz Polonia Bydgoszcz kontra Top Secret Włókniarz Częstochowa. A w tej drugiej grupie Lotos Gdańsk kontra ZKŻ i Unia Leszno kontra Polonia Piła. Piotr, dziękujemy chyba już Państwu wspólnie za spędzony czas ze Speedwayem. Dziś pracowali dla Państwa Piotr Baron, Paweł Wójcik i cała rzesza ludzi dobrej woli. Trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy dziś dla nas, dla widzów, i uszanujmy to, drodzy Państwo, stworzyli fantastyczne widowisko. Trzymajmy kciuki za Tomka Jędrzejaka i za wszystkich tych, którzy nas zabawiali. Do usłyszenia, do zobaczenia. Słyszymy się za tydzień.